Natomiast to nie pomyłka, nie pomylili Państwo anten. Witam raz jeszcze, Szymon Rojek. Witam z desek sceny Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, gdzie już za kilka chwil dosłownie rozpocznie się wyjątkowe szachowe wydarzenie. Ale o tym sobie za moment porozmawiam z moimi gośćmi, a są nimi, może rozpocznę od naszej wyjątkowej gościni, Alina Kaszlińska. Witam serdecznie, arcymistrzyni. Witam. I Darek Roubo, organizator, w pewnym sensie troszkę spiritus movens z tego całego zamieszania. Witam. Tak, witam serdecznie, witam Państwa. Przed nami mecz o szachowy Super Puchar Polski. Może zacznijmy, skoro wspomniałem, że w pewnym sensie jeden z pomysłodawców tego wydarzenia. Co to za impreza, jak się narodziła, jaki jest pomysł, jaka idea, no i przede wszystkim kto zagra z kim i dlaczego? Jasne, no jest to idea niezwykła, bym powiedział. Super Puchar Polski, który powraca do polskich szachów po 17 latach przerwy. Pomysł narodził się, taka idea, aby po prostu popularyzować grę w szachy. Popularyzować grę w szachy, czyli pójść na ten większy, na większy ekran. Czyli pokazać ten mecz w telewizji, prawda? Dlaczego? No, dlatego, że to jest najlepszy okres dla polskich szachów od wielu, wielu, wielu lat. Mamy dwóch znakomitych zawodników, Janka Krzysztofa Dudę, który zdobył Puchar Świata i będzie walczył w turnieju kandydatów. Kto wie, może będzie grał z Magnusem Carlsenem o Mistrzostwo Świata kiedyś, czego mu życzę. No i Radosławem Wojtaszkiem, mistrzem Polski od wielu, wielu lat, liderem naszej kadry. Tak? Więc jest boom na szachy na świecie, jest globalny boom i fajnie, żeby Polska w tym boomie też uczestniczyła. No i format będzie niezwykle atrakcyjny dla kibiców, ponieważ będziemy grać w szachy szybkie i błyskawiczne. Tak więc mam nadzieję, że wszystkim widzom będzie się podobało. I szachistom i nie tylko. Mam nadzieję, że jak ktoś przełączy na Polsat Sport, co z nami zostanie, bo myślę, że warto. Tak jest, mam nadzieję. Może z wrodzonej skromności Darek nie powiedział, ale nieprzypadkowo jesteśmy w Bydgoszczy, bo to też jakby twój teren, teren klubu szachowego, który tutaj no, gdzieś też stoi za tym przedsięwzięciem i którego reprezentantem jest Radosław Wojtaszek i mam wrażenie takiej delikatnej nierównowagi, ponieważ Darku jesteś stąd. No i też podejrzewam, że jednak Alina ma tu swojego faworyta w tym spotkaniu, bo pewnie nie wszyscy z Państwa wiedzą, oprócz tego, że to czołowo szachistka świata, to też prywatnie żona z jednego uczestników, więc rozumiem, że tutaj kciuki będą mocno trzymane za Radka Wojtaszka. Tak, oczywiście, no nie będę ukrywać, że ciężko mi tutaj zostać stroną obiektywną, jestem stronnicza, kibicuję swojemu mężowi, też jest tutaj grupa wsparcia u mojego męża, w postaci dwóch mam, więc ma tutaj grupę wsparcia i no kibicujemy mu, ale oczywiście przede wszystkim kibicujemy temu, żeby ten mecz był bardzo ciekawy. I warto dopowiedzieć, że Alina też jest zawodniczką klubu sportowego Minutor Energia Gwiazda Bydgoszcz, więc tak jest, podkreślamy. Tego pewnie też będzie kibicować, prawda? Dokładnie, dokładnie. Myślę, że te więzy małżeńskie mogą być nawet odrobinę silniejsze i mocniejsze niż te klubowe, ale oczywiście te też nie są. To na pewno. Nie są bez znaczenia. Wspomnieliśmy o tym w dwóch słowach, ale żeby to tak jeszcze troszeczkę przybliżyć, bo zakładam, że ta wyjątkowa i pora emisji, to, że jesteśmy na antenie Polsatu Sport, może spowodować, że obejrzą nas ludzie, którzy na co dzień nie mają do czynienia z szachami. To może, Alina, gdybyś mogła w dwóch słowach. Szachy szybkie, szachy błyskawiczne. Czym to się różni od takiego potocznego wyobrażenia o szachach, gdzie spotyka się dwoje ludzi i spędzają cały wieczór grając jedną partię? No przede wszystkim to się różni tempem gry, więc tutaj będziemy widzieć po trzy partie tempem szybkim, czyli kiedy każdy zawodnik dostaje 10 minut plus 5 sekund na każde posunięcie i do tego będą dwie partie w blitz. Z różnym tempem gry. Czyli szachy błyskawiczne. Tak, szachy błyskawiczne. Będzie jedna partia z tempem 5 minut plus 3 sekundy dla każdego zawodnika i jedna partia 3 minuty plus 2 sekundy dla każdego zawodnika i oczywiście myślę, że wszyscy kibice marzą o tym, żeby zobaczyć ten Armagedon, czyli taką partię śmierci, która następuje, jeśli po 6 partiach będzie 3-3, to wtedy będzie rozegrana ta partia śmierci z tempem 5 minut dla białych, 4 dla czarnych i sytuacja, kiedy czarnych zadowala remis. No to z tych powodów, które już Państwu zdradziliśmy, troszkę mamy taki mały fanklub tutaj Radka Wojtaszka, więc ja
siłą rzeczy wcielę się gdzieś w kibica Jana Krzysztofa Dudy, no to śmiem twierdzić, że on jest wyraźnym faworytem tego meczu, bo gdybyśmy grali na pełnym dystansie, tak zwane szachy klasyczne, to pewnie te szanse byłyby nieco bardziej wyrównane. Natomiast wiemy, że Jan Krzysztof Duda, jeśli chodzi o szachy błyskawiczne czy szybkie, to jest w ogóle absolutny światowy top. No dość powiedzieć, że w rankingu FIDE szachów szybkich numer 4 na świecie. Tak, no Janek to jest jeden z najlepszych zawodników na świecie w szachach szybkich i błyskawicznych, więc oczywiście jest zdecydowanym faworytem, to trzeba oczywiście podkreślić. No Janek to jest jak taki, no, taki komputer w tych szachach szybkich, mało błędów popełnia, bo właśnie ta główna w ogóle różnica pomiędzy szachami klasycznymi a szybkimi jest taka, że no, łatwiej popełnić błąd, tak? No bo ma się mniej czasu do namysłu. Natomiast to jest sport, tak? Wszystko się może wydarzyć i mam nadzieję, że będziemy mieli wyrównany pojedynek. Za to wszyscy trzymamy kciuki. Alina, pomagałaś troszkę mężowi w przygotowaniach do tego spotkania? Mam nadzieję, zobaczymy, czy dobrze pomagałam. To jest wyzwanie, tak jak rozmawiamy, pewnie w troszkę większym stopniu dla Radka, który jednak w tych szachach szybkich aż tak dobrze się nie czuje, jak gdybyśmy mieli szukać jego szans, jego przewag, bo miałem jakiś czas temu okazję rozmawiać z Radkiem i on twierdził, że na przykład godzina rozgrywania meczu to może być jego handicap. Podobno Janek troszkę taki mały śpioch i nie lubi tak wcześnie grać. Tak, no to jest prawda. Myślę, że mało który szachista lubi, tak? Ale Janek rzeczywiście, no on bardzo nie lubi grać o tej porze, dlatego no, trzymaliśmy go na kolacji wczorajszej jak najdłużej. No to oczywiście żartuję, ale myślę, że też takim jego handicapem jest sama Bydgoszcz. On tutaj jak przyjeżdża, to zwycięża, tutaj się świetnie czuje, więc no to może też mu jakby troszeczkę pomóc. Istnieje w szachach coś takiego, bo w wielu sportach tak, gra u siebie, a gra na wyjeździe to dwie kompletnie różne rzeczy, ale wydaje się, że w szachach to większego znaczenia mieć nie powinno. Na pewno ma znaczenie to jakby doświadczenie wygranych tutaj, bo Radek wie właśnie, że jak tutaj przyjeżdża, to zazwyczaj wygrywa, więc ja wczoraj powiedziałam mężowi, że całe miasto jest z tobą. Nie wiem, czy to jest prawda, ale tak powiedziałam. Pewnie gdzieś tam znaleźlibyśmy nad Brdą czy kanałem bydgoskim też kibiców Jana Krzysztofa Dudy, ale generalnie jesteśmy oczywiście za tym, żeby to było jak najlepsze widowisko. Za moment tutaj już usiądą przy szachownicy szachiści, którzy są nie tylko najlepsi w Polsce, ale też są w ścisłej światowej czołówce. Będziemy tę rozgrywkę śledzili, a potem już po meczu spotkamy się w studiu. Na razie dziękuję. Alina Kaszyńska. Dziękuję bardzo. Dariusz Ołbo. Dzięki. No i posłuchamy, oddajemy głos naszym komentatorom, a potem zgodnie z obietnicą wrócimy do studia. Myślę, że już z udziałem głównych bohaterów tego dnia, czyli Jana Krzysztofa Dudy i Radosława Wojtaszka. Szanowni Państwo, ja tutaj jestem ponownie, bo ja już nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że Państwo również. W momencie, gdy na scenie Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy pojawią się nasi szachowi arcymistrzowie, jak Krzysztof Duda oraz Radosław Wojtaszek. Ale jako pierwszy na tej scenie pojawi się sędzia meczu, który go poprowadzi, a to jest człowiek o ogromnym szachowym doświadczeniu. Sędziował między innymi 5 meczów o szachowe mistrzostwo świata, między innymi Garia Kasparowa z Władimirem Kramnikiem, czy też Magnusa Carlsena z Anandem. To tylko 2 z tych 5 meczów. 4 mecze mężczyzn o szachowe mistrzostwo świata i 1 mecz kobiet. Człowiek, który dałem się już poznać jako wielki miłośnik, znawca tej dyscypliny sportu, jakiego wcześniej nigdy nie spotkałem, dlatego chciałbym, abyście Państwo przywitali brawami pana Andrzeja Filipowicza. Sędzia dzisiejszego spotkania przedstawi Państwu zasady dzisiejszej rozgrywki, a za chwilę przedstawimy zawodników. Dzień dobry Państwu. Jest dla mnie wielkim zaszczytem prowadzenie meczu najlepszych polskich szachistów, meczu o zachowanym klubem ponad Polski. Cieszę się, że to jest mieście w Bydgoszczy, w którym jestem związany rodzinnie, bo tu brałem ślub po prostu.
Pozwolę sobie przytoczyć tempo gry, mianowicie pierwsza partia i czwarta partia będą grane tempem 10 minut na całą, 10 minut na całą partię i 5 sekund na ruch, poczynając od pierwszego posunięcia. Druga partia, jak również partia piąta, będzie grana tempem 5 minut na partię i 3 sekundy na ruch. Trzecia, błyskawiczna partia, tempem, które jest stosowane we wszystkich turniejach o mistrzostwo świata, 3 minuty na partię i 2 sekundy na ruch. Pomiędzy partiami będą krótkie przerwy od 2 do 3 minut, żeby gracze doszli do siebie. Dzień dobry, Szachowa Polsko. Witamy serdecznie z Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy na pojedynku o Superpuchar Polski w szachach, który odbędzie się pomiędzy arcymistrzami Janem Krzysztofem Dudą oraz Radosławem Wojtaszkiem. Ten fantastycznie zapowiadający się pojedynek będzie dla Was komentować mistrz międzynarodowy Piotr Brodowski oraz arcymistrz Zbigniew Pakleza. Witam Państwa. Jeżeli niektórzy z Państwa dopiero wstali, włączyli telewizor, chcieli coś sobie obejrzeć ciekawego, no to na pewno się nie zawiedziecie, ponieważ jeżeli gra tych dwóch zawodników, to emocje są niemalże gwarantowane i tempo, którym będą grać obydwaj zawodnicy, czyli szachy szybkie oraz błyskawiczne, no to emocji przysporzy niesamowicie dużo. Zawodnicy zaraz mają pojawić się tutaj na scenie tego wspaniałego budynku. I widzimy, że publiczność zgromadzona bardzo licznie w budynku Filharmonii, kilkaset osób na takim pojedynku, no czegoś takiego, Piotrze, w szachach w sumie chyba nigdy nie mieliśmy. Zgadza się. Warto przypomnieć, że to są najlepsi zawodnicy, wydaje mi się, że w historii naszego, w historii tego sportu w naszym kraju i tego typu wydarzenie na pewno przyciągnęło rzesze sympatyków przed ekrany telewizorów, czy też, tak jak wspomniałeś, do Filharmonii. Takiego meczu wcześniej nie było i wydaje mi się, że szachowa Polska potrzebowała, żeby właśnie ci zawodnicy zmierzyli się naprzeciwko siebie na 64 polach. Dwóch wybitnych arcymistrzów, najlepsi na świecie, czekam na jakieś spektakularne wydarzenie. Tak, powiemy sobie zaraz trochę o formule tego pojedynku, który powinien potrwać mniej więcej 2 godziny. Będą przerwy między rundami, wtedy jeszcze sobie trochę więcej będziemy mówili. Widzimy już, że był pierwszy uścisk dłoni, przynajmniej pierwszy ten na scenie. Na pewno zawodnicy wcześniej gdzieś tam za kulisami się widzieli. Są brawa od publiczności i zawodnicy zaraz przystąpią do gry. No, widzimy Janek trochę na luzie, ale wiemy, że mimo, że Janek i Radek zarówno są, no już grali w wielu ważnych turniejach, są już z tymi nerwami trochę tak zaznajomieni swoimi, wiedzą czego się spodziewać, to jednak tutaj może być taki dodatkowy smaczek, ponieważ numer 1 gra z numerem 2 w tym kraju. Janek, ten młodszy, chce udowodnić swoją supremację, Radek chce pokazać, że no, doświadczenie jest po jego stronie. No i oczywiście wiedzą zawodnicy, że szachy w sumie live będą komentowane w telewizji po raz pierwszy gdzieś od 30 lat i to może trochę właśnie tam dodawać pikanterii. Tak, gracze znają się na pewno bardzo dobrze. Warto wspomnieć, że przed tygodniem wrócili ze Słowenii, gdzie zdobyli tytuł brązowego, drużynowy brązowy medal Mistrzostw Europy. Także są w formie, są w gazie i zaraz rozpoczną grę. Oczywiście widzieliśmy ich uśmiechniętych, ale na pewno gdzieś tam w głębi są skoncentrowani. Każdy da z siebie wszystko. Pierwsza partia, Zbyszku, będzie rozgrywana tempem szybkim. Możesz tutaj przybliżyć nam i słuchaczom, jak to będzie wyglądało? Oczywiście. Pojedynek będzie się składał z dwóch sesji trzypartiowych. Pierwsza sesja składa się z partii 10 minut na partię plus 5 sekund na każde posunięcie. Druga partia 5 minut plus 3 sekundy na każde posunięcie. I trzecia 3 minuty plus 2 sekundy na posunięcie. I druga sesja podobnie, tylko że odwróconymi kolorami. Już widzimy. Rozpoczynają. Ostatnia koncentracja i rozpoczęli. Radek gra białymi. Warto wspomnieć, że tę część partii nazywamy debiutem. Tutaj należy wyprowadzić figury, zdobyć centrum oraz schować swoją najsilniejszą figurę, czyli króla, za pomocą roszady na skraj szachownicy, aby do czego go zabezpieczyć. Tak, to szybkie tempo wykonywania posunięć, które widzimy tutaj na kamerze, jest tym spowodowane, że zawodnicy na tym poziomie oczywiście
mają zapamiętane, no znają po prostu teorie debiutów, czyli ruchy są no, wyuczone, ale to nie jest takie oczywiście bezmyślne uczenie, tylko po prostu za tym zapamiętywaniem posunięć po prostu rozumieją te debiuty. To nie jest tak, że się czegoś uczysz na pamięć, jak nie wiem, abecadła na początku. Więc widzimy, że Janek jakby się czuł trochę pewniej w debiucie. Widzimy przewagę czasową. Tak. Nazwę tego otwarcia to jest partia katalońska. Zobacz, że zawodnicy wyprowadzili swoje lekkie figury, tak jak wcześniej wspomniałem. Mowa tutaj o skoczkach, o gońcu, prawda? Jest schowany król na bok szachownicy, więc teraz przystępują troszeczkę do mobilizacji swoich sił i do próby wytworzenia pewnej przewagi na szachownicy. Jest posunięcie w centrum. Radek daje taki pierwszy sygnał, że to on chyba chce przejąć inicjatywę w tej części partii i wykorzystać pewne jakieś plusy. Jakieś plusy. Widzimy tutaj, że białe zajęły centrum szachownicy i to jest jeden z takich priorytetów, prawda, jak gramy w szachy, żeby wyprowadzić figury, tak jak mówię, i zabezpieczyć króla, ale również walczyć o centrum. I tutaj białe pionki widzimy na czwartej linii, trzy obok siebie. Wygląda to bardzo ładnie, ale czarne tylko czekają na to, żeby trochę tych pionków może powymieniać, potem którymś pionkiem z szóstej linii pójść o jedno pole i trochę o to centrum właśnie powalczyć. Widzimy, że Janek ma lepszy czas. Grandmaster jest online, nie działa, nie mogę interesować. I poszło E5, tak jak mówiłem, czyli wymiana pionków i teraz... Radek gra teraz no, praktycznie tak szybko jak Janek. Trochę mnie to, powiem ci, zaskakuje, że tyle posunięć aż tutaj znają, bo ja pierwszy raz widzę tę pozycję na oczy. No wiesz co, pamiętajmy, że zawodnicy są niesamowicie przygotowani do tego pojedynku. Na pewno jakiś czas poświęcili na odpowiednie wyszukanie tych pierwszych ruchów. Poszła taka otoczka mała zadyma na szachownicy, prawda? Powymieniały się figury, widzimy, że ten skoczek poszedł już w stronę swojego przeciwnika, ma za zadanie odbić tego piona na e-pin centralnego. Przypomnijmy, że w czasie partii każdy z zawodników musi cały czas oceniać sytuację na szachownicy, musi brać pod uwagę wiele czynników, które powodują, że dana pozycja jest lepsza, jest gorsza i później wybrać najlepszy ruch w danej sytuacji. Gracze wybierają tak zwane ruchy kandydaty, czyli parę możliwych posunięć w danym momencie i następnie decydują, który z nich jest najlepszy i starają się po prostu go zagrać i następnie wykorzystać pewne swoje przewagi. Oczywiście im ten czas będzie mniejszy u każdego z graczy, tym potencjalnie będą większe popełniane błędy, prawda? Bo jednak to logiczne, jest to mało czasu, to mniej się może stanowić. Oczywiście, szachy to gra błędów i jak ktoś kiedyś powiedział, wygrywa ten, kto popełni błąd jako przedostatni. Im mniej czasu na zegarze oczywiście, tym trudniej o podjęcie w pełni obiektywnych decyzji i no, dzięki temu te szachy szybkie i błyskawiczne są uważane za te bardziej emocjonujące. Po prostu więcej się dzieje na szachownicy, z mniej remisów, bo wiemy, że ta częstotliwość remisów zależy oczywiście od tego, jak dokładnie grają zawodnicy, no bo teoria obecna przynajmniej głosi, że przy perfekcyjnej grze raczej powinien być remis, prawda, gdyby grały komputery ze sobą, chociaż te teorie, wiemy, się zmieniają. Janek na razie dokładnie, ale tutaj dochodzi ten czynnik ludzki, na pewno emocje mogą w późniejszej fazie odegrać decydującą rolę. Zobaczymy, jeśli tego czasu będzie coraz mniej, to na pewno jakaś taka nerwowość może się ukazać u każdego z graczy. I to może mieć realny wpływ na przebieg zawodów. Póki co widzimy, że oni są jeszcze spokojni, skoncentrowani, ale to powinno się zmienić lada moment. Zostały już wymienione poszczególne figury. Zobaczmy, że znikł z szachownicy Hetman, czyli można powiedzieć najsilniejsza figura w planszy, więc to zwiastuje powoli przejście do końcówek i bardziej takiej technicznej gry. Każdy z tych zawodników oczywiście czuje się fenomenalnie w tych schematach. I zobaczymy, jak to będzie dalej się układało. Widzimy, że Radek za pomocą posunięcia pionka H3, tam macie Państwo narysowaną strzałeczkę, pionek atakuje tego skoczka, skoczek musi odejść, ponieważ w innym wypadku strata materialna powodowała na tym poziomie po prostu przegraną partię. Tak, i widzimy u białych też, że jest pionek więcej,
ale czarne za to mają aktywne figury. Skoczek na H6, tam na bandzie, który przed chwilą został przegrany przez pionka, nie wygląda jakoś zjawiskowo specjalnie, ale widzimy, że pionek na C4 przez gońca białopolowego na bandzie zaraz może być zjedzony. No i pozycja na pewno jest, mimo że nie ma hetmanów, to jest dynamika i tego typu pozycje preferuje Jan Krzysztof Duda. On lubi, jeżeli na szachownicy dzieje się wiele, no ale Radek też nie jest takim zawodnikiem, który by, no, używając tutaj terminologii piłkarskiej, odstawiałby nogę. Zbyszku, warto przypomnieć troszeczkę sylwetkę poszczególnych zawodników. Wiemy, że Jan Krzysztof Duda to jest aktualne zwycięstwo Pucharu Świata. Jego ranking w szachach szybki to jest 2801. Jest to aktualnie czwarty ranking, jeśli chodzi o wysokość tych punktów ELO, prawda? Tak to, jak to się w szachach mówi. To tak jak wspomniałeś, no jego gra jest rewelacyjna i na pewno on tu ma wszystko przekalkulowane, no i wie, do czego zmierza. Ale Radek tutaj nie zamierza odstawać od swojego przeciwnika. Zobacz, poszedł wieżą do środka planszy. Wieża idzie na otwartą linię. Warto wspomnieć, że właśnie ta figura, z racji tego, że lubi chodzić właśnie w liniach pionowych i poziomych, powinna zajmować otwarte przestrzenie, a linia D, linia centralna, jest idealnym miejscem dla tej wieży. Tak, pionek został w końcu skonsumowany przez Janka. Stwierdził, no czemu nie, można brać pionka, to biorę i potem się będę zastanawiał, co dalej. Problemy są z tym skoczkiem na bandzie. Ten skoczek na tym polu H6 czarny, no jest oddalony od centrum wydarzeń. Również nie może tam za bardzo nigdzie skoczyć, no do tyłu nie może, bo ogranicza go własny król i pionek. Do przodu też nie może, bo białe pionki go ograniczają, więc no są z tym skoczkiem problemy i na pewno Janek będzie musiał sobie jakoś z tym poradzić, chyba że będzie próbował zrekompensować tę złą pozycję tego skoczka aktywnością pozostałych figur. Tak, pamiętajmy, że w szachach należy oceniać plusy i minusy u każdej ze stron, prawda? Jeśli chodzi o pewną przewagę po stronie Radka Wojtaszka, jeśli dobrze widzę i potrafię liczyć pionki, to jest ich 7, czyli pioneczek więcej, ale z drugiej strony one są dużo gorzej położone. Zobaczmy, że jeden blokuje drugiego, one są troszkę porozrzucane, brakuje takiej małej koordynacji, jeśli chodzi o te figury, więc Radek na pewno stara się w jakiś sposób stworzyć pewną harmonię pomiędzy tymi figurami, prawda? Pamiętajmy, że jak gramy w szachy, to one nie powinny być rozrzucane losowo po planszy i gdzieś jedna figura na jedną stronę, druga na drugą, one powinny mi ze sobą grać i są takie małe połączenia, można powiedzieć, u zawodników, żeby te figury miały więcej możliwości na dalszą część partii. Tak, oczywiście. To w sumie może nieprzypadkowo, że grają w filharmonii, tak jak orkiestra gra, każdy muzyk musi, wiesz, być zgrany z pozostałymi członkami orkiestry, zespołu. Tak tutaj właśnie każda figura może być interpretowana właśnie jako taki pojedynczy artysta i oni muszą jakoś tam mieć te wszystkie swoje ruchy synchronizowane. No i dyrygentami oczywiście dwóch najwspanialszych dyrygentów, czyli Jan Krzysztof Duda oraz Radek Wojtaszek. No widzimy, Janek jakby wydawało się mniej zestresowany jest. Tak mi się wydaje, że jednak Radek, trzeba przypomnieć, jest tutaj, reprezentuje barwy klubowe lokalnego klubu, Minotaura Gwiazdy Bydgoszcz. I no, może nie, że presja jest największa, ponieważ faworytem tego spotkania, o czym w sumie tak nie mówiliśmy, w studiu przedmeczowym była o tym mowa, jest Jan Krzysztof Duda właśnie z racji tego, że czwarty ranking na świecie, jeśli chodzi o Rapid, dziewiąty, jeśli chodzi o Blica. U Radka Wojtaszka wygląda to tak, że jest 19 i 27. To też oczywiście bardzo wysoka pozycja, więc z jednej strony presja powinna być na faworycie, z drugiej strony mamy zawodnika, który gra tutaj, można powiedzieć, u siebie, powinien mieć teoretycznie więcej kibiców. No, dlatego... Wydaje mi się, że Radek może być przez te wszystkie czynniki dużo bardziej zmobilizowany do tej gry. Wiemy, że przez wiele lat był liderem polskich szachów, prawda? No jednak wiemy, że nadchodzi młode pokolenie, nowe pokolenie i taką osobą jest Jan Krzysztof Duda, który przebojem wdarł się na areny polskich szachów, jak i światowych, prawda? I od paru lat dominuje na terenie naszego kraju, ale Radek Wojtaszek nie odstępuje, jest świetnym szachistą i na pewno będzie chciał pokazać, kto tutaj rządzi. Ci zawodnicy aż tak często mi ze sobą nie rywalizują, prawda, z racji tego, że są z jednego kraju i na wszystkich wydarzeniach to jednak ze sobą grać nie mogą. Ostatni ich pojedynek zakończył się remisem. Było to mniej więcej rok temu. Tutaj tego remisu nie może być, bo w przypadku równej ilości punktów na końcu zostanie rozegrany mecz dodatkowy, rozstrzygający o wyniku całego wydarzenia. Szparki będzie 6, to jest dopiero pierwszy pojedynek tego całego spektaklu. Oczywiście kolejne partie będą rozgrywane już troszeczkę innym tempem.
Tak. Widzimy, że trochę teraz dłużej się zastanawiają zawodnicy, ponieważ partia może wkraczać w trochę tę decydującą fazę. Oczywiście nie tą ostatnią fazę, ponieważ niektórzy mogliby myśleć, że o partii decydują tam jakieś ostatnie posunięcia, wtedy się wszystko waży. Zawodnicy tej klasy mają doskonałe wyczucie co do tego, kiedy trzeba poświęcić trochę więcej czasu na te kilka posunięć, ponieważ w tym danym momencie oni wiedzą, że można wypracować przewagę lub też właśnie się wybronić, jeżeli jest się w gorszej sytuacji i właśnie te posunięcia według tych zawodników mogą właśnie decydować o losach konkretnej partii. No wiesz, to są sportowcy z krwi i kości. Warto zaznaczyć, że jeśli chcesz zostać profesjonalnym szachistą i występować na tak wielkiej arenie, jak między innymi tu w Bydgoszczy, no to w szachy należy grać od najmłodszych lat, prawda? Wiemy, że Radek rozpoczął swoją przygodę z szachami w wieku lat 5. Podobnie było, jeśli chodzi o Janka, więc za nimi mnóstwo lat doświadczenia i wyczucia poszczególnej pozycji. Oni wiedzą, jak się zachować, wiedzą, w którym momencie powinni bardziej przekalkulować odpowiednie posunięcia i wybrać odpowiedni ruch w pozycji. Teraz następuje taka malutka właśnie przerwa pomiędzy nimi, troszkę na zmobilizowanie swoich sił i przemyślenie odpowiednich planów gry na dalszą część partii. Radek widzę, że jest mocno skoncentrowany. Warto zaznaczyć, że Radek w tej grze ma kolor biały. W szachach kolor biały to jest tak jakby serwis w tenisie, prawda? Strona, która posiada białe bierki po swojej stronie, to jest to stroną decydującą o losach partii, to ona powinna nadawać rytmy poszczególnych pojedynków. Oczywiście to później może się zmienić, no ale tak się to przyjęło. Także zobaczymy, czy Radek będzie w stanie wykorzystać przewagę białego koloru na szachownicy. I widzimy, że zaczął się taki jakby trochę chaos na szachownicy. Jest to taki, można powiedzieć, kontrolowany chaos, przynajmniej kontrolowany przez tych dwóch wspaniałych zawodników. Ponieważ widzimy, że skoczek na e5 jest atakowany przez piona. Janek to zignorował, wyskoczył gońcem na b4, żeby taki kontratak na skoczka z c3, który właśnie się ewakuował na pole e2, przypuścić. I teraz widzimy, że jeżeli skoczek ten z e5, z centrum szachownicy odejdzie, to pionek może być na c6 na białym polu przez skoczka z d4 zbity. I tu się wydaje, że jakby były jakieś problemy Jana Krzysztofa Dudy, tak? Ja przynajmniej nie widzę teraz jakiegoś konkretnego rozwiązania tych problemów. Zbyszku, ja może przybliżę niektóre naszym słuchaczy, bo mówisz pole E5, prawda, skoczek z pola C3, warto przypomnieć, że szachownica posiada 64 pola i każde pole jest oznaczone odpowiednią numeracją. Przypomnijmy, że dzielimy szachownicę na rzędy pionowe oraz poziome. Rzędy pionowe to jest od A do H, licząc od lewej strony do prawej, natomiast rzędy poziome to od pierwszej linii do ósmej. Na samym dole jest jedynka, później oczywiście im szachownica wyżej, tym poszczególna dalsza cyfra. Także skoczek poszedł z C3 na E2, broniąc środka szachownicy. Dużo figuruj jest pod atakiem, prawda? Zobacz, że tam pionek atakuje tego skoczka Janka i dużo jest zamieszanie. Zawodnicy muszą być naprawdę uważni w tej sytuacji, bo łatwo coś popełnić, jakiś wielki błąd, gdzie na tym poziomie jeden malutki błąd to doprowadzi już do, że tej partii ciężko będzie uratować i powrócić na odpowiednie tory. Popatrz na Janka, trochę ta mowa ciała jest trochę inna niż na początku partii, już ten taki luz Janka, taki naturalny luz, bo to nie jest tak, że Janek tam próbuje pokazać tak coś na siłę. To jest zawodnik, który po prostu się czuje bardzo pewnie przy szachownicy. Teraz już trochę tej pewności chyba brakuje, bo widzimy, że będzie problem. Drodzy widzowie, generalnie będzie podgląd na szachownicę, będziemy mogli na niej zaznaczać, rysować. Na razie mamy drobną usterkę, proszę się tym faktem nie przejmować. Myślę, że od następnej partii już będziemy mogli lepiej wszystko Państwu zobrazować. No i aha, jeszcze jest takie rozwiązanie. Po prostu po zbiciu tego skoczka teraz goniec białopolowy z C4 zbije tego skoczka właśnie też na białym polu na E2. I jak drugi skoczek go zbije, to goniec na E3 czarnopolowy biały będzie pozbawiony obrony. Więc takie chwilowe przynajmniej rozwiązanie taktyczne. Prawdopodobnie Radek Wojtaszek zrobi coś, żeby tego gońca teraz pobronić. Może się nim wycofa jedno pole.
Chociaż wtedy skoczek na D3. Ale powiem ci, Zbyszku, że ta pozycja tak optycznie mi podobał się ze strony białego, ponieważ te piony, prawda, na skrzydle królewskim tak dość mocno aktywnie wyruszyły. Jest dużo pionków w centrum, które powodują pewne troszeczkę takie wejście w głąb pozycji przeciwnika, ale pamiętajmy, do oceny pozycji najważniejszym czynnikiem oceny pozycji, prawda, jest jednak materiał. Jeśli masz hetmana więcej, no to wygrasz bez problemu, prawda, skoczek, tak samo. W tym wypadku, jeśli liczymy pionki, to zobaczmy, jest 5 do 6 przewaga dla czarnego, także pioneczek jest więcej, ale bardziej aktywne figury, bym powiedział, że są u Radka. Troszkę bardziej wpływają na to, co się dzieje na szakownicy, ale tutaj jeszcze wszystko może się wydarzyć na przestrzeni paru posunięć. Zobacz, że zawodnicy mają dużo mniej czasu już, prawda, niż na rozpoczęciu partii. Wtedy było 10, teraz około 3,5 minuty. Zaraz mogą nastąpić jakieś takie pierwsze, większe pomyłki. Ja tak troszkę się śmieję, prawda, no bo żadnemu z pomyłek nie liczę, ale to na pewno uatrakcyjni troszkę grę i doda takiej pikanterii temu, co się dzieje na szachownicy. Na pewno. Widzimy też, że czas się skraca, mówiąc kolokwialnie. Czarne, czyli Jan Krzysztof Duda, ma 4 minuty 16 sekund. Radek ma już 3 minuty 20 sekund, prawie 2 minuty myśli nad tym posunięciem. Generalnie jak tak długo myśli w szachach szybkich, to znaczy, to może oznaczać dwie rzeczy. Albo rzeczywiście wyczuwa, że to jest już taki naprawdę moment kluczowy, albo jesteś w tarapatach i nie możesz znaleźć rozwiązania. Powiem ci, że im dłużej patrzę na tę pozycję, to wydaje mi się, że są tarapaty u zawodnika grającego białymi. W szachach mówi się, że figury wiążą przeciwnika w jakiś sposób, prawda? I tutaj też takie związania są. Te dwa gońce, zobacz, na linii C, prawda, które możemy widzieć, te gońce po lewej stronie czarnego, one w jakiś sposób wpływają na to, co dzieje na szachownicy i troszeczkę ograniczają te niektóre możliwości. Poszły wymiany figur. Radek wybił pionkiem skoczka centralnego, Janek odbił gońcem z figury przeciwnika. Nie podoba mi się u Radka to, że są takie dwa pioneczki w centrum, prawda, które jeden stoi za drugim, które będą no, jednak ograniczały te możliwości białego. Tak, no i powiem ci, że jeśli chodzi właśnie o te pionki, widzimy, że czarne pionki wszystkie obok siebie są poustawiane, wygląda to dość dobrze, no a białe, no to właśnie tak stoją jakby trochę przypadkowo, no i Janek też ma piona więcej, więc wydaje się, że tutaj inicjatywę przechwycił zawodnik pochodzący z Wieliczki, Jan Krzysztof Duda i Radek chyba jednak jest w tarapatach. Bardzo dobre posunięcie ze strony Jana Krzysztofa Dudy. Zobacz, wydaje się, że to taki ruch malutki, prawda? Bo i wiesz, krótkie posunięcie wieżą, ale Janek przygotowuje mobilizację pozostałych części figur na szachownicy. Te dwie wieże powinny odegrać raz kluczową rolę. Janek chce ustawić tak zwaną baterię, jedna wieża za drugą, która będzie jeszcze bardziej wpływała na to, co się dzieje na szachownicy, na ten środek planszy. Pamiętajmy, że centrum na szachownicy jest no, istotnym elementem, prawda, oceny pozycji, tak jak w każdym sporcie. Kto zajmuje środek boiska, środek planszy, ten w jakiś sposób dyktuje tempo przy biegu meczu. Tak się wydaje i powiem ci, że no, król poszedł na F2 do przodu, jednocześnie atakując gońca i broniąc gońca przeciwnika i broniąc swojego gońca, więc już dwie funkcje ten król spełnia. Wydaje się to ruch bardzo logiczny, ale dalej stoi na tej przekątnej, gdzie ten czarny goniec na jego na takim rentgenie, można powiedzieć, spogląda. No i Janek, widzimy, gońcem się wycofał na bezpieczną pozycję i wygląda to dla czarnych całkiem przyzwoicie. Tak, bardzo dobrze. Goniec jest figurą, która no, lubi długie przekątne, prawda? Ona jest figurą długą, to znaczy, że ona bezpośrednio może przeskoczyć z jednej części planszy na drugą, jeśli ma taką możliwość. Także cofnięcie się tego gońca, wycofanie na dalsze możliwe miejsce na szachownicy było jak najbardziej prawidłowym rozwiązaniem. No i widzimy teraz inny podgląd szachownicy. No Radek musi coś kombinować, prawda? Bo jednak, tak jak wspominaliśmy, partia nie idzie tak, jak on by sobie teraz życzył. Także proponuję wymiany. Skoczek cofa się na pole F3. Zobaczmy teraz, że teraz wieże są podbiciem, prawda? Należy je na pewno wymienić. Radek bije obowiązkowe wybicie skoczkiem. Gońcem nie można było wybić, ponieważ stracilibyśmy króla na F2, prawda? Strata króla oczywiście powoduje przegraną partię. Tak, oczywiście króla w szachach raczej zwyczaj, że się nie bije, po prostu nie można go zostawić pod szachem. Taka etykieta, można powiedzieć, szachowa, te przepisy się zmieniają często na przestrzeni kilku lat. Kiedyś można było bić, potem nie można było bić, potem znowu to zmienili. Ciężko na tym czasami nadążyć, szczególnie jak ktoś gra w szachy okazjonalnie.
No i co? Tutaj jedyna otwarta linia na szachownicy, widzimy, jest zajęta przez czarną wieżę. To na ogół świadczy o tym, że przewagę właśnie ma strona posiadająca właśnie taką wieżę. I tutaj jest pionek więcej i wydaje się, że Janek powoli będzie przystępował do realizacji przewagi. Tak, jest pionek więcej. Może wydawać się, że tylko jeden punkt, bo przypomnijmy, że w szachach każda figura ma przyklejoną jakąś wartość, prawda? Pionek ma jeden punkt i to nie jest tylko jeden punkt, bo to wydaje się, że to może być mało, ale przypomnijmy, że kiedy pionek dojdzie do ostatniej linii na szachownicy, to może zmienić się w dowolną figurę. I ten pionek na linii C potencjalnie w przyszłości ma prostą drogę do przejścia na koniec szachownicy i zamianę w hetmana lub w inną figurę, jaką Janek sobie będzie życzył, więc to jest duża przewaga już na ten moment, prawda? Figur jest coraz mniej, więc jak jest mniej figur, to trudniej tego pionka będzie zatrzymać w dalszej części partii. No, wydaje mi się, że Radek potrzebuje tutaj troszeczkę na pewno szczęścia w tej pozycji, prawda? No, ponieważ umówmy się, ta pozycja powinna być technicznie do zrealizowania, do wygrania dla czarnego. Ale na tym czasie to jeszcze różnie może się wydarzyć, ale no wiesz, no, jeśli mówimy o czasie, to no, Janek ma jednak minutę, troszeczkę te parę sekund więcej, prawda? Więc tutaj nawet czas nie pomaga zawodnikowi. Teraz wydawałoby się, że biały skoczek może wyskoczyć na pole G5 do przodu i tam te pionki czarne obydwa atakować. I jeszcze nadzieja Radka leży w tym, że ten skoczek cały czas na bandzie, widzimy, od kilkunastu posunięć tam stoi i czeka na to, żeby się włączyć do akcji. Jak tylko to się stanie, jak skoczek przez pole G8, gdzie przed chwilą stał czarny król, i potem na pole E7 takie dwa ruchy zrobi, to czarne wtedy się skoordynują i może być dla białych wtedy Słuszna uwaga, Zbigniewie, ten skoczek na H6 faktycznie jest jedynym problemem u czarnego. Zobaczmy, że on póki co nie ma za dużo miejsca, gdzie mógłby być włączony do gry. Pole F5, pole G4 jest kontrolowane przez pionki białego, więc ten skoczek troszeczkę potrzebuje bardziej taką okrężną drogę, prawda? Cofnąć się, wycofać, przemanewrować go przez parę posunięć, ale jest to jak najbardziej do zrealizowania dla Jana Krzysztofa Dudy. No Radek może próbować to wykorzystać, ale ja nie widzę na ten moment, jak to zrobić. No trzeba próbować, prawda? Trzeba grać aktywnie, trzeba dać szansę przeciwnikowi się pomylić, bo w innym wypadku ta gra będzie skończona. Także trzeba zaatakować, trzeba ruszyć i nawet postawić wszystko na jedną kartę, zaryzykować. Jeśli będzie możliwość, nawet może coś poświęcić i troszeczkę zagrać bardziej tak niestandardowo. Tak, widzimy, bardzo fajna idea, król się aktywizuje. I czy teraz po skoczek bije H7 ten skoczek stamtąd w ogóle wróci? No wygląda na to, że może wrócić cało. Tak jak powiedziałeś, dać okazję przeciwnikowi się pomylić w szachach to jest bardzo ważna sprawa, ponieważ tak jak mówiliśmy, szachy to gra błędów i nawet jeżeli sytuację mamy beznadziejną, trzeba zrobić wszystko, żeby takie kontrszanse właśnie posiadać. Widzimy, że Radek ma już tylko 46 sekund. Oczywiście pamiętajmy o tym, że 5 sekund jest dodawane za każde wykonane posunięcie, ale już ten czas robi się niebezpiecznie krótki. Zobacz, co zrobiły czarne. Tak jak wcześniej wspominałem, ten wolny pionek C, który ma szansę zrobić się hetmanem, no kto z nas nie chciałby, wiesz, tutaj zmienić się w coś lepszego, prawda? Ten pionek chciałby być najsilniejszą figurą w planszy, także leci do pola przemiany. Wieża oczywiście mu pomaga, no i kolejne piony chcą też uczestniczyć w jakimś tutaj marszu po zwycięstwo. Radek oczywiście stara się zablokować tą ideę przeciwnika. Ale jak teraz ten pionek pójdzie na C3, żeby stanąć obok wieży czarnej, to co Radek przygotował? Spokojnie, skoczek będzie musiał się wycofać i w jakiś sposób kontrolować tą część szachownicy. To cały czas Radek powinien stawiać na to, że przeciwnika te figury, ten skoczek na H6 jest poza grą. Tak, to jest największa bolączka czarnych, ten skoczek na H6. On miał wyjść docelowo na to pole, prawdopodobnie gdzie stoi czarny król teraz. Dwa ruchy na to trzeba by poświęcić. Wcześniej to były dwa ruchy, teraz to jeszcze królem by trzeba odejść z tego pola, gdzie teraz stoi. No i możliwe, że ciężko będzie tę pozycję wygrać po prostu tymi pionkami i samą wieżą. Tak, czarne chciałyby tego skoczka gdzieś przeteleportować od drugą część szachownicy, ale oczywiście jest to nierealne, więc no, wykorzystuje te czynniki, które mu teraz sprzyjają. Właśnie marsz tych pionków, one już poszły daleko, powiem ci, Zbyszku. Ja jak troszeczkę wcześniej mówiłem, że jest szansa, żeby je troszeczkę posunąć do przodu, to nie wyobrażałem sobie, że Janek zrobi to aż tak szybko, prawda? No bo na przestrzeni ostatnich paru posunięć piony zostały awansowane i one coraz bardziej tak stłamszają tutaj Radka, prawda? Ograniczają jego możliwości i to może być jakiś pewien problem. Ta wieża na D2 no, dominuje na szachownicy. No Janek uznaje, że on tego skoczka nie potrzebuje. Wygra wieżą i pionkiem. Tak, może go włączy później, tylko na razie grając aktywnie wieżą i tymi pionkami,
zajmuje głowę, można powiedzieć, białym w ten sposób, że wieża i skoczek widzimy, białe teraz też stanęły na pasywnej pozycji i teraz Janek będzie miał prawdopodobnie czas, żeby króla z E7 usunąć, następnie skoczka włączyć do gry. Właśnie czy przez pole G8, czy może grając ruch F6 pionkiem od króla, który stoi obok króla i później skoczkiem właśnie gdzieś tamtędy wychodzić, no bo ciężko będzie zrealizować tę pozycję nie używając tego skoczka, który na bandzie na razie stoi i jest takim statystą, można powiedzieć. Ale zobacz, Janek to jest normalnie oaza spokoju, prawda, w tej partii. Przypomina mi ten moment, kiedy ogrywał mistrza świata Magnusa Carlsena podczas Pucharu Świata. Tam również dostrzegałem u tego gracza ten taką spokój. Nawet kiedy wydawało się, że pozycja jest dużo bardziej taka zaciekła i nie do końca jasna do realizowania, to on potrafił tutaj trzymać nerwy na wodzy i tu też jest ten sam przykład, prawda? Ten sam zawodnik. Także przed Radkiem czeka go ciężkie zadanie, nie tylko w tej partii, ale i w całym meczu, ponieważ Janek w takiej dyspozycji, to wiemy, że on będzie mierzył się niedługo w turnieju kandydatów i on tam, wiesz, będzie mierzył wysoko, może, bardzo może zrobić wysoko. Wszystko i popatrz, jaką fajną metodę znalazł, żeby skoczka uruchomić do gry. Po prostu pionka z bandy białego, który tego skoczka ograniczał, wziął i zlikwidował. Poszedł wieżą na bandę, zbił pionka. Wziął i się nie bał. Tak, i się nie przejmuje. Zaraz wykosi kolejnego piona prawdopodobnie. Chociaż możliwe, że cenniejsze od zbicia tego pionka jest uruchomienie skoczka natychmiastowo, ale biały król, widzimy, zmierza tam po tego pionka na bandzie po lewej stronie na A5, ale to jest strasznie wolne. Zanim Radek zdąży zbić jednego piona, potem drugiego, trzeciego, no tam jest strasznie dużo i widzimy skoczek w końcu włączył się do gry i zaraz wydaje się, że Janek będzie stawiał kropkę nad i. Ale mówili, że to było wszystko wolne, no ale zobacz, oni mają po 20 sekund do końca partii. Oczywiście za każde wykonane posunięcie dostają bonifikatę, jeśli chodzi o dodatkowe 5 sekund, prawda, za każde posunięcie, ale to jest bardzo mało, więc ten sposób na przemyślenie w danym momencie nie jest taki oczywisty i stąd rodzą się te błędy. Wieża H5, genialny ruch moim zdaniem. Skoczek, ja bym nigdy na to nie wpadł. Skoczek D3. Tam rodzi się już taka mała siatka matowa, prawda? Przypomnijmy, mat kończy partię w szachach. Mat wtedy jest, kiedy szachmat. Dajemy szacha i król nie ma gdzie pójść. I tutaj ten, powiem ci, ten na A4 troszeczkę tak jakby ma ograniczone swoje możliwości. Ma ograniczone możliwości, ale ciężko go tam będzie zamatować. Moim zdaniem wieża H5 wyglądała bardzo ładnie, ale Radek na tym krótkim czasie znajduje bardzo szybko obronę i popatrz, Janek już schodzi do 5 sekund, już jest większa nerwowość, te ruchy będą coraz mniej dokładne i teraz Janek jednak mówi, dobra, trzeba by jednak bić pionki, a nie tam próbować jakiegoś mata dawać. Super, wieża F3, wyganiamy skoczka i zbieramy pionki i żeby ta sytuacja się nie odwróciła troszeczkę, wiesz, te role, prawda? Bo ten pionek, wzięliśmy największą siłę u czarnego i ten pionek teraz A też jest wolny. Tak, ja też i chyba było widać jakiś mały grymas na twarzy Janka, jeżeli dobrze zauważyłem. Już jest ta coraz większa nerwowość. Tutaj w tej końcówce niektóre ruchy będą bardzo oczywiste, dzięki temu zawodnicy mogą nabić, kolokwialnie mówiąc, sobie trochę czasu, ale na tym właśnie już na kilku sekundach potem nie ma już kalkulacji, jest wyścig pionków, skoczek na E4 czarny bardzo fajnie centralnie stoi, podpiera naszego piona, ogranicza białą wieżę. Wydaje się, że Janek dalej jest tutaj faworytem w tej sytuacji, ale na krótkim czasie, jak skoczki skaczą na szachownicy, wiemy, że skoczki na krótkim czasie potrafią zrobić wiele złego przeciwnikowi i można czasami na jakieś widełki coś podstawić, ale czarny skoczek jest tutaj, tak jak stał fatalnie przez połowę partii, teraz jest najlepszą figurą Janka. To nie jest skoczek, to jest ogier, można powiedzieć, od polu E4. Dominuje totalnie w pozycji, broni pionka, osłania króla i jednocześnie atakuje tego pionka na G3. Także taki skoczek to marzenie, prawda? I jak to się potrafi zmieniać na przestrzeni właśnie parę posunięć? Gdzieś jeszcze, tak jak wspomniałeś, parę posunięć temu mówiliśmy, że tego skoczka trzeba poprawić. Janek znalazł na niego sposób, on kontroluje tą partię. Mało figur jest na szachownicy. Często, kiedy przypomnimy, prawda, jeśli zostają go króle, to wtedy partia kończy się remisem, tych pionków jest coraz mniej, no i jeśli ta partia zakończy się wynikiem remisowym, to Radek na pewno będzie zadowolony z tego rozstrzygnięcia, ale tutaj trzeba jeszcze zagrać masę dokładnych posunięć. Janek ruszył swoim drugim pionkiem na skrzydle królewskim, także dąży do hetmana w jakiś sposób. Tak, ale też część z naszych widzów może nie wiedzieć, że jeżeli powstałaby pozycja, kiedy zostałyby króle,
i u jednego zawodnika wieża i skoczek, a u drugiego tylko wieża, jest to pozycja teoretycznie remisowa i bardzo łatwa do zremisowania. Dlatego Janek wie, że no, nawet gdyby zyskał figurę, ale pozbył się wszystkich swoich pionów, to nie będzie w stanie tej partii wygrać. I znajomość właśnie takich teoretycznych pozycji, kiedy nawet mamy, wydawałoby się, dużą przewagę materialną, ale nie jesteśmy po prostu w stanie wygrać partii, no trzeba znać po prostu te pozycje, ale ci zawodnicy oczywiście na tym poziomie tego typu pozycje oczywiście doskonale znają. Tak, dokładnie. Jest to jeden z elementów treningu arcymistrzowskiego i no, gracze ci poświęcają na pewno mnóstwo czasu na doskonalenie się chociażby w tych pozycjach teoretycznych. Radek musi oddać skoczka, ponieważ nie inaczej ten pionek doszedłby do hetmana, także z dwojga złego lepiej oddać figurę, nie doprowadzając do hetmana. I to jest teraz sytuacja, o której mówiłeś. Radek musi się pozbyć tego pionka na G5. Gdyby nie było czarnego pionka na G5, pozycja jest remisowa. Ci gracze wiedzą, jak to zrobić, więc Radek musi zrobić wszystko, aby do tego nie dopuścić. Zobacz, łatwo podwalić figurę, bo gdybyśmy teraz wieżą zaatakowali tego skoczka na polu G1, to tam były widełki tak zwane w szachach, prawda? Także tutaj do końca trzeba być czujnym i mieć się na baczności. Zawodnicy starają się zrealizować tutaj swoje poszczególne cele w pozycji. Tak, i teraz wieża na to pole G1, atakując skoczka i ewentualnie później pionka, chce trafić. Czyżby teraz pionek poszedł biały o jedno pole do przodu, już blisko hetmana. Ale tam widełki na C3, zobacz, szach tam może pójść. Oj, szach, oj, oj, ale hetmana potem dorobię. No ja widzę, ale nie wiem, czy ty widziałeś. I co teraz? Pozycja E4. Atakujemy tego piona. Wieża go broni. O, bardzo, bardzo zdrowe posunięcie. Wygląda to dobrze. Wydaje się, że tak. Zaraz tak, partia zakończy remisem. Się remisem, więc... Ten pionek na G5 zaraz zostanie zbity. Prawdopodobnie zawodnicy zagrają do gołych króli. To też jest taki zwyczaj, można powiedzieć. Bardzo ładnie to wygląda. No i bardzo, bardzo ciekawa partia. Na pewno nie dosyć tu Jana Krzysztofa Dudy, ponieważ miał inicjatywę przez całą partię. Widzimy brawa od licznie zgromadzonej publiczności Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. I można powiedzieć, że z tej partii bardziej powinien być zadowolony Jan Krzysztof Duda. No, mam troszeczkę inne zdanie, bo moim zdaniem Radek Wójtaszek troszeczkę jakby uratował tę grę. Tak, miałem powiedzieć Radek Wójtaszek, przepraszam, bardziej zadowolony powiedzieć. Widzisz, dobrze, że tutaj jestem, może powiedzieć. No zobaczymy, jak będzie kolejna partia. Warto wspomnieć, że troszeczkę tego czasu będzie mniej, prawda? Bo zawodnicy będą dysponowali o połowę mniej minut na rozegranie partii. Wiesz co? Fajnie, że tak liczne grono przyszło tutaj do Filharmonii podziwiać tych dwóch zawodników. Wiem, że szachy zyskały na dość dużej popularności w ostatnich latach i miesiącach. Tak. Teraz zapraszamy na krótką, dwuminutową przerwę. Zawodnicy się napiją wody, zmiana szachownic i zaraz będziemy się widzieć ponownie.
Witamy po krótkiej przerwie. Zawodnicy uzupełnili płyny, trochę odpoczęli, Państwo również i zaraz zawodnicy wejdą po raz kolejny i przystąpią do drugiej partii, gdzie oczywiście następuje zmiana kolorów. Jan Krzysztof Duda teraz będzie miał kolor biały, czyli teoretycznie powinien posiadać inicjatywę od pierwszego posunięcia i widzimy też, że zegary zostały przestawione, tylko 5 minut jest na partię i 3 sekundy na każde posunięcie, więc ta akcja teraz powinna być praktycznie przez całą partię znacznie szybsza. Tak, dokładnie. No zastanawiam mnie, co tam zawodnicy, wiesz, podczas paru tych minut sobie, co tam myśleli, prawda? Bo jednak ta pierwsza gra była dość emocjonująca. Zawodnicy wybili wszystkie figury na szachownicy, ale zobacz, jest mały uśmiech znowu Janka. Zadowolony jest chyba z przebiegu tego całego wydarzenia, meczu i na pewno są uśmiechnięci i podekscytowani tym, czym to się dzieje na terenie naszego kraju. Tak, oczywiście zawodnicy się bardzo dobrze znają, są kolegami z reprezentacji, marynarki zdjęte, więc... Typowy uścisk dłoni, prawda, przed wykonaniem pierwszego posunięcia i skoczek F3, wyprowadzenie figury, troszkę takie niestandardowe zagrania. Tak, debiut, który Janek bardzo często stosuje, ale głównie w szachach szybkich, raczej w partiach klasycznych stara się grać pionkiem na E4 albo na D4. Ten ruch skoczek F3 w pierwszym posunięciu jest używany znacznie rzadziej przez Jana Krzysztofa Dudę. Widzimy D5 i potem B6, goniec B7. To rzadko spotykana kolejność posunięć, powiem Ci szczerze, Piotrze. Dokładnie, ale zobacz, ten goniec staje na jednej diagonali z tym gońcem przeciwnika, prawda? I one w jakiś sposób te figury przycinają się i mierzą na siebie tak z ukosa przyszłości. Na pewno będzie tutaj jakiś tam decydujący czynnik wpływający na losy partii. Janek stosuje tak zwane podwójne fianchetto. Nie wiem, czy to nie będzie jakiś wariant słonia? Jakoś tak się to nazywa. Oczywiście to może przejść do różnych typów pozycji. Przypominamy, debiut, zdobycie centrum, wyprowadzenie figur i zrobienie roszady. I tak, widzimy niecodzienna sytuacja, że wszystkie gońce są wystawione na tych najdłuższych diagonalach, tak jak powiedziałeś, podwójne fianchetto chyba nawet, bo tak. Zaraz jacyś tutaj filolodzy włoscy by nas skarcili prawdopodobnie, gdybyśmy mówili fianchetto, ale no, każdy zawsze mówił fianchetto i było dobrze, więc szachiści wiedzą, o co chodzi. I wydaje się, że Radek tutaj jest przygotowany bardzo dobrze. Popatrz, prawie minuta przewagi zawodnika klubu bydgoskiego świadczy o tym, że na razie idzie chyba wszystko według jego tutaj przygotowań. Hetman prawdopodobnie zaraz pójdzie na ukos o jedno pole, żeby pobronić tutaj tego skoczka. Tak, oczywiście tego skoczka wybić nie możemy czarnymi, ponieważ tak jak wcześniej wspomniałem, te gońce się wymienią, prawda? Jeśli Janek zbije gońca przeciwnika, to uzyska tak zwaną przewagę parę gońców, prawda? Dwa gońce są lepsze od dwóch skoczków, bo na przykład dwoma gońcami mata możemy zrobić. Dwoma skoczkami tego nie dokonasz. Także przewaga dwóch gońcy jest jednym z takich elementów oceny pozycji. Tutaj faktycznie zawodnicy przystępują do poprawy swoich ciężkich figur. Ciężkie figury to jest hetman i wieże. One muszą pójść do środka szachownicy, ale na ten moment trzeba uważać na tego skoka. I oczywiście nie chodzi tu o to, że te figury są jakoś
cięższe, chociaż w sumie też chyba są trochę cięższe, bo są większe, ale oczywiście chodzi o ten ciężar punktowy. Każda figura ma przypisaną jakąś wartość. To jest raczej wartość umowna, bo teorie są różne, że skoczek jest wart 3 punkty, a goniec 3,25 setnych. Niektórzy twierdzą, że obydwie figury są warte po 3 punkty. To jest raczej wszystko takie umowne, ale generalnie te skoczki i gońce to są lekkie figury warte mniej więcej te 3 punkty. Wieże są warte po 5 punktów każda i hetman jest wart 9 punktów. Każdy pionek oczywiście jest wart 1 punkt, więc jak czasami następuje asymetria, jeśli chodzi o posiadany materiał, to wtedy te punkty można liczyć, aczkolwiek w tych szachach na tym poziomie 2700+, no nikt tego nie musi robić prawdopodobnie, to na ogół rodzice często jak ich pociechy grają, to patrzą ile figur jest zbitych, podsumowują te punkty i wtedy na tej podstawie oceniają szanse swoich pociech. No moim zdaniem ty Zbyszku liczysz rewelacyjnie, także nie mamy z tym problemów. Zobacz, posunięcie A4, takie mocno zaczepne posunięcie, prawda? Widzimy, że no Janek chce tym pionkiem poderwać pozycję przeciwnika i rozbić taką strukturę pionową. Zobacz te piony na lewym, po lewej stronie na skrzydle hetmańskim Radka, czyli A6, B6, C5. To jest tak zwany łańcuch pionkowy, prawda? One są trzy po sobie w linii, tak żeby powiedzieć, na ukos ustawione. Trzeba je rezerwać. Tutaj poszły wymiany figur w centrum szachownicy, wybicie gońca a gońcem na B7. I co to za sytuacja? Jak byś ją Zbyszku ocenił? Kto ma przewagę? Ciężko mi na razie stwierdzić. Wydaje mi się, że pozycja oscyluje wokół równej. Widzimy biały goniec tutaj się panoszy na tej diagonali H1, A8, jest to oczywiście najdłuższa diagonala, ale podobnie jego odpowiednik na G7, gdzie na tej drugiej najdłuższej diagonali również stoi bardzo aktywnie. No i często jest tak, jak te gońce nie potrafią ze sobą walczyć, bo widzimy, że jeden chodzi po białych polach, drugi po czarnych. Te pozycje często mają taki charakter tendencje remisowe, tak to trzeba powiedzieć. Gdyby teraz na przykład zdjąć wszystkie figury poza gońcami i królami oczywiście, bo ich zdjąć się można, gdyby zdjąć wszystkie te figury, to zawodnicy z automatu zgodziliby się na remis, bo to jest pozycja bardzo prosta do zremisowania nawet dla zawodników dużo słabszych niż tych, których tutaj obserwujemy. Czarny skoczek prawdopodobnie zmierza na jedno z tych pól centralnych, czyli albo D4, albo B4, czyli podparte przez swoich te czarne pola. Posunięcie A5 jest na pewno ruchem odpowiedzialnym. Teraz warto zwrócić uwagę na strukturę pionową w szachach. Mówi się, że pionki są duszą gry. Już tak, takie zdanie powiedział Philidor, bodajże w XVIII wieku. Pionki mają decydującą rolę na to, co się dzieje na szachownicy, prawda? Bo one w jakiś sposób decydują, jak ta partia może przebiegać. Mamy centrum zamknięte, mamy centrum otwarte, które w jakiś sposób predysponują poszczególne figury do odpowiedniego grania. Tutaj zobacz, pionek na polu B6, tam gdzie Janek teraz zagrał wieżą na B3, jest potencjalną słabością, prawda? Ten pionek na B6 jest pionem odstałym i białe będą starały się go zaatakować, ale z drugiej strony... Już to robią. Już to robią teraz, o zobacz. Przewidujesz przyszłość, ale skoczek zaraz zmierza na pole E6 koło hetmana i potem na pole D4 i no, wejdzie tam jak w masło, można powiedzieć, bo ciężko. Moim zdaniem Radek odda tego pionka w zamian za to, żeby skoczka aktywizować, ponieważ jeżeli gońce są różnopolowe, czyli jeden chodzi po białych polach, drugi po czarnych, tak mówią prawidła szachowe, że wtedy aktywność jest naprawdę ważniejsza niż zwykle. Tak mówią. I zobacz, no, zawodnik się nie boi. No, widać, że Radek jest nastawiony agresywnie, no, chce ruszyć, chce wejść swojego przeciwnika i go zaatakować, i go zniszczyć, możliwe. Tak. I to czarnymi, zobacz. Zniszczyć, ale zniszczyć w takim pozytywnym znaczeniu tego słowa, jeżeli w ogóle takowe istnieje, to tutaj można powiedzieć, że istnieje. I oczywiście... Tak to często bywa. Ostatnio Nepomniachtchi powiedział, który teraz walczy o Mistrzostwo Świata, że który jest kolegą Carlsena, powiedział, że jak zaczyna się partia, to wtedy po drugiej stronie szachownicy siedzi przeciwnik, a nie kolega. I tak zawodnicy podchodzą do tematu generalnie. Nie ma zmiłuj. Na pewno w szachach dużą rolę odgrywa jakaś taka psychologia oraz te emocje w czasie partii, które towarzyszą. No trzeba być w jakiś sposób skoncentrowanym i nie możemy sobie pozwolić na żadne chwile słabości, bo to może później się zemścić na tym poziomie, bo przypomnijmy, to są gracze najwyższego światowego poziomu. Według mnie dwóch najlepszych szachistów w historii naszego kraju. Tak, to moim zdaniem nie ulega wątpliwości, że jeśli chodzi o siłę gry, to obserwujemy właśnie teraz w akcji dwóch najlepszych zawodników. Janek pojechał pionkiem bandowym. Taki ruch praktycznie zawsze jest dobry. Jego nie trzeba jakoś tam specjalnie analizować. Zdobywamy trochę przestrzeni.
a przestrzeń, wiemy, w szachach jest bardzo ważna. Tutaj ta partia ma taki trochę nietypowy przebieg, ponieważ nie było takiej typowej walki o centrum, prawda? To centrum jest statyczne, raczej nie wygląda na to, żeby ani białe, ani czarne pionki o to centrum jakoś specjalnie walczyły, dlatego to jest taka gra manewrowa. Tak, to są zawodnicy, którzy już posiadają, wiesz, bardzo duże doświadczenie i oni potrafią dostosowywać różne taktyki w poszczególnej części partii. Mówiłeś, że ten ruch Janka, posunięcie H4, które wcześniej wykonał, to jest takim typowym już posunięciem dla graczy na tym poziomie. Są pewne takie strategie, które możemy czasami przybierać w poszczególnych momentach. Tutaj zobacz, pionek F5, o tym właśnie myślałem, o tym posunięciu. Chciałem właśnie troszkę na nim napomnieć. Radek rusza tym pionkiem prawie że centralnym, w jakiś sposób wyganiając tego skoczka z pola E4 i ten skoczek ma tylko jedno miejsce na szachownicy, gdzie może się cofnąć, prawda? Jest tu pole D2, ponieważ gdyby poszedł na inne troszkę wyżej na szachownicy, to ten goniec Radka mógłby na niego w jakiś sposób wpłynąć. Powiem ci szczerze, Zbyszku, że mi się wydaje, że tutaj czarne przechwytują inicjatywę. Też mi się wydaje, że czarne przechwytują inicjatywę, tak jakby ich figury tak bardziej harmonicznie stały, prawda? Ta biała wieża na B5 gdzieś tam na peryferiach, no niby atakuje pionka na B6, ale to jedyne co robi... O, ona strzela jest tak, można powiedzieć, osaczona przez figury czarnych. Tak, jest osaczona, ale nie ma jak jej zaatakować, dlatego właśnie, że widzimy czarne głównie się poruszają po czarnych polach. Popatrz, tylko Radek Wojtaszek, tylko dwa pionki są na białych polach, wszystko inne jest na czarnych polach. Bo ma czarnopolowego gońca. Tak, i to jest, tak często to wygląda, że stawiamy właśnie figury na polach koloru przeciwnego do koloru pól, po których porusza się goniec naszego przeciwnika, ponieważ wtedy ten goniec jest, można powiedzieć, takim trochę pustym gońcem, on nic nam nie może fizycznie zaatakować. Słuszna uwaga, Zbigniewie. Zobacz, poszła propozycja wymiany hetmanów. No, Radek chce wejść w bardziej fazę końcową. Myśli, że on tam będzie miał jakąś tutaj przewagę, ale przede wszystkim robi też sobie miejsce dla swojego pionka, prawda? W następnym ruchu, jeśli nic się nie wydarzy takiego, nie nastąpi wymiany, Radek zagra tym pioneczkiem do przodu i będzie wpływał na pozycję, będzie więcej atakował. Zobacz, tak, mi się wydaje. Wymiana hetmanów wydaje mi się jednak jest na korzyść Janka, ale popatrz, przewaga czasowa jest po stronie Radka. Wcześniej to Janek miał lepszy czas, a trzeba powiedzieć, że w szachach szybkich i błyskawicznych, w szczególności błyskawicznych, a teraz właśnie błyskawiczne szachy oglądamy, czas jest jednym z elementów gry, trzeba na niego zwracać uwagę. Czasami możemy mieć świetną pozycję, ale jak czas jest beznadziejny, to co z tego, skoro po prostu na tym krótkim czasie tą świetną pozycję możemy obrócić w beznadziejną. Bardzo dobry ruch, moim zdaniem, G4. Walczymy super o białe pola, walczymy o pole E4 centralne, żeby... I poszedł ten... A tylko jedno pole. Podparcie tego piona. Ale wiesz co, ja tutaj zwracam uwagę na troszkę taką małą postawę ciała poszczególnych zawodników. Ja Radka już znam bardzo dobrze, ponieważ mieliśmy okazję mierzyć się zarówno z Jankiem, jak i z Radkiem w swojej karierach szachowych. I wydaje mi się, że Radek jest taki nastawiony, prawda? Tak przychyla się w stronę przeciwnika, tak jakby chciał to zademonstrować swoją siłę i powiedzieć mu, że on tutaj przyjechał wygrać, on tutaj przyjechał w Bydgoszczy pokazać, kto tutaj rządzi. Póki co zawodnicy no, przestawiają te swoje poszczególne figury do ataku. Janek bardzo fajnie stara się uruchomić swoją wieżę na linii G. On widzi, że te pionki mogą się wymienić i tam potencjalnie może otworzyć się linię do ataku. Tak, to prawda. Radek za to teraz stosuje taki manewr. Postawię gońca niby pasywnie na D8, ale będę bronił tego pionka. Dzięki temu zwalniam z obowiązku obrony mojego pionka moją wieżę. Wieża jest bardziej elastyczna. To jest jedna z tych takich zasad szachowych, że czasami jak mamy jakiś słaby punkt albo słabego pionka w pozycji, to bronimy go z nadmiarem, żeby obydwie figury, czy nawet więcej figur, które bronią danego pionka, były bardziej elastyczne. Teraz w tym momencie zarówno goniec, jak i wieża mogą odejść i tego pionka pozostawić, ponieważ druga z tych figur będzie tego pionka bronić. No to jest takie, dla niektórych może to brzmieć skomplikowanie, ale dla tych zawodników to jest taka oczywista oczywistość. Goniec również się przesunie zaraz o jedno pole tam właśnie obok wieży i pionka i na tej przekątnej wydaje mi się, że może ten goniec stać atrakcyjnie. I teraz którym pionkiem? No chyba tak. Żeby nie otwierać tej wieży, żeby prawda? Nie otwierać tej wieży po linii G. Moim zdaniem jesteśmy teraz świadkami, może powiedzieć, jakiej najtrudniejszej, jakichś takich cech szachowych, które się nauczyć, bo tu potrzeba doświadczenia. No to mówimy takie manewrowanie, prawda? Przestawianiem w odpowiednich swoich figur, aby umieścić je na jeszcze jednej placówce. Nie jest to łatwo, oczywiście potrzebujemy na to doświadczenie. Patrz, pionek atakuje gońca, ten goniec za bardzo nie ma gdzie się ruszyć. Poszedł na D5, ale jest na podbicie z odskoczka. My możemy tego gońca wybić w odpowiednim momencie. Możemy, ale nawet jeżeli tego pionka zdobędziemy, to trochę białe pola odpuszczamy i skoczek wtedy będzie zmierzał na to pole, gdzie
teraz stoi biały pionek, który broni gońca. Trzeba ruszyć pionkiem, moim zdaniem, na F4. Tym, gdzie stoi przed wieżą i w jaki sposób wpływać na to, co się dzieje na szachownicy. No, figur jest coraz mniej, ale to nie znaczy, że ta partia w jakiś sposób zmierza w bardziej spokojne rejony. Przypomnij, zobacz, 8 sekund 8 tylko. Sekund ma tylko Jan Krzysztof Duda. To już nie ma czasu na kalkulację, ale Jan Krzysztof Duda jest znany na całym świecie, można powiedzieć, z tego, że on nawet na kilku sekundach robi ruchy, no, można powiedzieć, oceniane przez komputer jako najlepsze albo drugie najlepsze i ma niesamowitą w tym skuteczność. Tak, przypomnijmy, 5 minut na początku każdy zawodnik dysponował czasem i po każdym posunięciu 3 sekundy zostają dodane do zegara szachowego. Macie tu Państwo świetnie zobrazowani w prawym dolnym rogu. Jest to szachownica, gdzie widać też zegar oraz przestawiane po prostu figury na szachownicy. Wymiana wież, król wchodzi na aktywne pole, jest w końcówce, gdzie w debiucie wcześniej mówiliśmy, że króla należy schować, prawda, ponieważ żeby w jakiś sposób zabezpieczyć go przed potencjalnym zagrożeniem, to w końcowym etapie partii on już troszeczkę zdobywa więcej dla siebie swobody i więcej powinien bardziej uczestniczyć w walce. Nastąpiło małe poświęcenie pionka, ale to tylko takie chwilowe, prawda? Bo Radek odbija go na D3 i grozi widełkami na F4. Tak, i bardzo pewnie wygląda mowa ciała Radka. Czy to nie... Tu już są duże tarapaty, bo aż na kilku sekundach Janek musi znajdować obronę. Moim zdaniem tu coś musi być. Ten skoczek zaraz gdzieś odskoczy. Jest, ja już widzę, zobacz, ten skoczek... Na C3 zmierza, może na C3, mógł na C3 zmierzać. Nie, spokojnie. nie zauważył Radek, albo coś lepszego znalazł. O, wygrał, czarnymi. Bo ma skoczkiem. Tak, wygrał czarnymi, więc wielka niespodzianka. Też chyba w szoku, tutaj widzimy, panie są. Wielkie oczy zrobiły. Tak, wielkie oczy zrobiły. I no, powiem ci, niespodzianka. W pierwszej partii Radek białymi musiał się bronić, a teraz czarnymi, pełen spokój, kontrola i no, niespodzianka póki co. Więc... Tak, to na pewno Janek musi teraz troszeczkę wziąć się w garść. Ten uśmieszek, który był przed partią, na pewno troszeczkę Radek go zmazał, może powiedzieć. Sportowa złość teraz u Janka na pewno się włączy. Znowu teraz 2 minuty przerwy na ochłonięcie, przede wszystkim dla Janka. Zaraz będzie partia rozgrywana jeszcze szybszym tempem, ale o tym sobie powiemy za chwilę, po 2-minutowej mniej więcej przerwie. Proszę nigdzie nie uciekać, zaraz wracamy do Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Podejdziemy, słuchajcie, co będzie z przestaniem grać, ale życie, słuchaj, my się po prostu nie wyszli. Jak wszyscy widzieli, stan meczów Polutora na została Wojtaszka. Za chwilę będzie rozpocznie się trzecia partia, w trybie 3 minuty na partię, 2 sekundy na ruch. Jest to tempo, jakie jest stosowane w mistrzostwach świata, że błyskawicznie. Dodam, że Jan Krzysztof Duda nie tak dawno był wicemistrzem świata w grzech błyskawicznych.
Najpierw dał 10, później 5. No, i teraz 3. Przypominam raz jeszcze o wyłączeniu telefonu komórkowego. I witamy serdecznie po krótkiej przerwie. Zawodnicy zaraz wkroczą na salę gry i przystąpią do trzeciej partii, rozgrywanej tempem ponownie błyskawicznym, ale można powiedzieć jeszcze bardziej błyskawicznym, ponieważ tempo będzie 3 minuty, przepraszam, na partię plus 2 sekundy na każde posunięcie. Dokładnie, zawodnicy będą tego czasu mieli jeszcze mniej. Warto przypomnieć, Zbigniewie, że Jan Duda, to jest z tego co pamiętam, przed 2 laty, prawda? Wicemistrz świata w tym tempie błyskawicznym, więc jeszcze większy podziw dla Radka, że potrafił ograć swojego przeciwnika w tempie tym, gdzie Janek jest, wiesz, wydawałoby się najlepszy, prawda? Jeśli chodzi o te poszczególne szachy. No i ta sportowa złość na pewno musi się obudzić po stronie Jana Krzewodudy. No Radek gra teraz białymi, więc ma przewagę koloru, prawda? Przypomnijmy, kolor biały to tak jakbyśmy serw w tenisie jako pierwszy, czy też granie u siebie na boisku porównujące do meczu piłkarskiego? Tak, to chyba z tenisem nawet porównanie jest lepsze, bo granie u siebie często jest takie, nie wiadomo jak ta przewaga wygląda. W tenisie widzimy jasno, jak serwis daje przewagę. No i tutaj debiut powtórzony, partia katalońska. Radek, ciekawe, czy coś sobie przypomniał na szybko w przerwie, ponieważ nie do końca mu tam wszystko wyszło, tak przynajmniej nam się wydawało w debiucie. I teraz znowu będzie dążyć do posunięcia pionkiem E, żeby to centrum zdobyć, ale w sposób bardziej kontrolowany, niż to miało miejsce w pierwszej partii. I tutaj Radek nie jest w sytuacji, gdzie musi na siłę teraz białymi szukać inicjatywy. W meczu prowadzi. Teraz najważniejsze jest to, żeby nie przegrywać. No, może to tak łatwo brzmi, prawda? Że o, nie przegrajmy do końca żadnej partii, to wygramy super puchar. No ale to jak gramy z Janem Krzysztofem Dudą, to nic nie jest proste. Ale w szachach można grać o taką przysłowiową kontrę, prawda? Troszkę robić te posunięcia bardzo solidne i czekać na to, aż przeciwnik się otworzy. Janek będzie musiał troszkę popełnić takie podejrzane posunięcia zrobić, aby zaatakować swojego przeciwnika. Wtedy Radek powinien to wykorzystać i w jakiś sposób odpowiedzieć natarciem na czarnego. Zobacz, zaznaczasz tutaj kolory. Widzę, że centrum szachownicy, przypomnijmy, centrum to są właśnie te miejsca, nie wiem, co zaznaczyłeś. Tutaj jeszcze są linia E. Póki co zawodnicy no, strzelają swoimi figurami w centralną część pozycji. Zostało wykonane posunięcie? Tak, zostało wykonane posunięcie, to napięcie w centrum Radek postanawia zdjąć. Ten hetman na polu C2, widzimy, nie czuje się super komfortowo, bo tutaj ta wieża na takim rentgenie, można powiedzieć, w tego hetmana strzela. Ale to jeszcze nie jest wielkie zagrożenie, ponieważ ta wieża stoi aktywnie, ale pozostałe czarne figury na razie hetmanowi białemu nie zagrażają i tutaj raczej jakichś konkretnych gruźb nie powinno być ze strony czarnych. Fajnie, że powiedziałeś o tym rentgenie. Faktycznie jest taka zasada, że dobrze, że jakbyśmy nasze wieże stawiali na jednej linii z hetmanem przeciwnika, ponieważ no to może powodować poszczególne jakieś motywy taktyczne później w szachach, prawda? Przypomnijmy, że szachy dzielimy na strategię i taktykę. Taktyka to są wszystkie takie motywy kombinacyjne, liczenie wariantów, przewidywanie, te 3-4 posunięcia do przodu. Zawodnicy wyśmienicie potrafią to robić. W ułamku sekundy potrafią przewidzieć, co to będzie za parę posunięć. Natomiast strategia to jest tak jakby zrozumienie, gdzie dana figura powinna stać, żeby uzyskać z niej największą wartość na szachownicy. Dokładnie tak. Ta taktyka to są takie często doraźne metody, takie kilkuruchowe, prawda? A strategia to powinna wybiegać zdecydowanie dalej. Te dwie rzeczy muszą się przeplatać, ale to też często zależy od charakteru pozycji. Tutaj właśnie jest taka pozycja idealna, kiedy ta strategia i taktyka jednocześnie na szachownicy istnieją, ponieważ jest delikatne napięcie w centrum. Widzimy, że te pionki cały czas mogą się wzajemnie wybić, ale jednak tego nie robią i widzimy, że Radek już dwie wieże postawił centralnie, może jeszcze tym hetmanem, o właśnie, w ale tym zobacz, momencie hetmanem się usunął z tego rentgena. Mówisz, że w centrum jest takie napięcie, prawda? W odpowiedniej chwili każdy z zawodników będzie chciał wybić z pionka przeciwnika w jakiś sposób i doprowadzić do zmiany struktury pionowej. Tutaj prawdopodobnie czarne będą miały środek szachownicy opanowany za pomocą pionków, ale te pionki będą pionki będą w jakiś sposób rozdzielone. W szachach mówimy o wyspach pionkowych. Im jest większa grupa pionkowa, im one pionki stoją obok siebie, to jest poszczególna wyspa, jedna, prawda? Kiedy pionki się rozdzielają, tych wysp jest coraz więcej i potencjalnie jest to pewne osłabienie.
Tak, tak jak powiedziałeś, te wyspy pionowe to jest ważny element właśnie strategii, prawda? Bo one raczej przy taktyce nie mają wielkiego znaczenia, tam się liczy konkretne rzeczy. To jest właśnie element strategii. Jak to wygląda z czasem? Minuta tylko u Janka została do końca, czyli więcej czasu potrzebował na zastanowienie się w debiucie, czyli Radek tutaj Radek, dość dobrze rozegrał. Radek dość dobrze rozgrywa nie tylko tę partię, ale cały mecz. Możliwe, że ta pierwsza partia, w której miał bardzo dużo problemów i z tych problemów wyszedł, to był taki zwycięski remis, można powiedzieć. I to może trochę dodać wiatru w żagle. Ale to zawsze te pierwsze rundy są takie najgorsze, prawda? No bo to jest tak jakby sprawdzenie form przeciwnika, zobaczenie, jak my się czujemy, czy czujemy tą daną grę, prawda? Później łapiemy wiatr w żagle i rozpędzamy się. I świetny przykład był tej drugiej rundy, gdzie Radek wykazał swoją dominację w pozycji. No na pewno białe teraz powinny wziąć troszeczkę więcej czasu do namysłu i w jaki sposób trzeba tutaj ruszyć, prawda? Mówiłeś, że Radek może grać bardziej spokojnie, dlatego też on wykonuje krótki ruch, aby w jakiś sposób no, mieć kontrolę nad tą pozycją, nad tym, co się dzieje na szachownicy. I wydaje mi się, że białe powinny mieć tu taką pozycyjną przewagę z racji tego, że ten pionek jest izolowany. Nie ma żadnego pionka na linii C ani E, żeby tego pionka wesprzeć i tylko czarne figury są w stanie tego pionka bronić, co sprawia, że taki pionek jest łatwym obiektem do ataku. Prawdopodobnie spodziewałbym się jakiegoś takiego przestawienia. Goniec zresztą tak właśnie następuje. Hetman zaraz pójdzie na G2. Hetman jest trochę na peryferiach, on tam nic nie robi i jeszcze zagrażał mu ten goniec, prawda, po tej przekątnej, więc ruch goniec F3, nie dość, że ten hetman będzie pozbawiony problemów, to jeszcze wzmocni nacisk tutaj na piona D5. Tak, i robi taką baterię, prawda, ten hetman z gońcem będzie świetnie współpracował na tej całej diagonali, bo będzie no, stwarzał realne zagrożenia na tego centralnego pionka, którego Zbyszku zaznaczyłeś na czerwono. Tam na pewno będzie taki miejsce, kumulacja takich wszystkich napięć naszego gońca, prawda. Zobaczmy, że najwięcej figur właśnie atakuje ten centralne pole D5. Jest to takie miejsce przeciążenia jakby na szachownicy. Tak, to jest taka oś, wokół której te wszystkie figury powinny się obracać. Ruch B5 oczywiście ma na celu w odpowiednim momencie tego skoczka przegonić, który tego pionka broni. Janek wymienia figury, ponieważ no jest w takich, można powiedzieć, małych tarapatach pozycyjnych. Zaraz drugi skoczek prawdopodobnie na pole F6 będzie zmierzać, tak, żeby tego pionka bronić. Czym wybić teraz? Gońcem czy hetmanem tego skoczka? No Radek ma przed sobą kolejne pytanie i musi znaleźć jak najszybciej odpowiedź właśnie na tą zagwozdkę. Wydaje mi się, że hetmanem, ale mogę się mylić. Ja bym gońcem akurat zbił. Zobacz, to no miałeś tylko dwie odpowiedzi, także ty wybrałeś tą drugą. I tak, jest słabość na E3, widzimy ta wieża atakuje, ale Radek chce zagrać F5 czasami i tego króla osłabić, więc znowu bardzo ciekawa partia się szykuje. Widzimy asymetrię, jeśli chodzi o ustawienie pionów. Rzadko, może nie rzadko, ale taka asymetria to nie jest taka sprawa często występująca i widzimy, że czasu jest coraz mniej, więc teraz już bardziej intuicja będzie odgrywała rolę niż jakieś tam długie. Oj. Tu przewrócenie figury. Przepisy mówią, że nie można nacisnąć wtedy zegara. Trzeba poprawić figurę, a dopiero później nacisnąć zegar. Były przypadki w historii i to nawet na Mistrzostwach Świata w Blicu, że w bardzo ważnych partiach ktoś przewrócił figurę, nacisnął zegar i przez to przegrał partię. Tak, ale warto wspomnieć, że sędzią tego pojedynku jest mistrz międzynarodowy Andrzej Filipowicz, najbardziej doświadczony sędzia w Polsce. Warto wspomnieć, że pan ten między innymi sędziowo pojedynki w meczu Kasparow-Kramnik, jakże takim istotnym, bo wiemy, że Kasparow dobrze, chyba najbardziej znany szachista na świecie, zaraz przy Magnusie Krasenie, wtedy stracił swój tytuł, chyba, prawda? Chyba, Piotrze, nawet szybciej byłoby powiedzieć, czego pan Andrzej nie sędziował, niż wymienić wszystkie turnieje, które sędziował, ponieważ jest to taka ikona, jeśli chodzi o sędziowanie nie tylko w Polsce, ale i na świecie. I nic dziwnego, że tak ważny pojedynek sędziuje oczywiście sędzia, który jest rozpoznawalny po prostu wszędzie. Więc na pewno, gdyby coś było nie tak, by interweniował, ma rękę na pulsie, no figury zdarza się czasami gdzieś tak przewrócić, prawda, ale obowiązek jest tego gracza, żeby postawić go na odpowiednie pole, a to jest normalne, kiedy jest mało sekund na zegarze, 4 sekundy widzimy u Radka, to czasami powoduje już takie... Goniec tutaj przesłonił wieżę i nie ma obrony przed dormieniem hetmana, więc my tu sobie gadu, a Janek tym pionem sobie po prostu powędrował tutaj, poszedł gońca na B1 i praktycznie dorobił hetmana i Radek, no
Ale tak niespodziewanie, powiem ci, tak nagle, nie? Z niczego, nie? Tutaj powiem ci, że jednak ta przewaga pionkowa na skrzydle hetmańskim zdecydowała i powiem ci, na tym krótkim czasie właśnie Janek jest niesamowitym graczem i no i co, doprowadził do remisu 1,5-1,5 w meczu i teraz jest koniec takiej pierwszej sesji, nastąpi gdzieś 8-minutowa przerwa, ale zanim jeszcze do tej przerwy dojdziemy, no to takie krótkie podsumowanie. No, wydaje się, że przed drugą sesją wszystko jest możliwe. 1,5-1,5 był i remis i każdy z zawodników wygrał swoją partię, także na pewno zapowiada się to dość niesamowicie. Mamy tutaj, zapraszamy na przerwę i później druga sesja. Proszę nie uciekać, widzimy się za jakieś 7-8 minut. Swoich miejscach, ponieważ już za moment przed nami uczta nieszachowa, choć z udziałem miłośnika szachów. To będzie występ artystyczny znakomitego nie tylko skrzypka, ale także szachisty, którego wczoraj miałem okazję nawet przez moment.
Zazwyczaj, jeżeli Państwo zorientowali się, gramy muzykę klasyczną. A na tej scenie zagrałem bodajże 40-50 razy w moim życiu. Zaczynałem w 1977 roku. Zagrałem tutaj pierwszy koncert, kiedy większości z Was obecnych na sali widzę ogromną ilość młodych ludzi i to mnie napawa optymizmem. Was jeszcze nie było na świecie, zaczynałem tutaj bardzo, bardzo, bardzo dawno temu. Więc jak powiedziałem, gramy muzykę klasyczną, ale w tym przypadku niespodzianka. Paul McCartney, Michelle. Thank you.
powiedzieć, że szachy, które mają 15-wiekową tradycję i powstały jako gra wojenna, w międzyczasie w różnych krajach były trzy powiedzenia, które chcę przytoczyć. Witamy po krótkiej przerwie z Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy na pojedynku o Super Puchar Polski w szachach. Jan Krzysztof Duda kontra Radosław Wojtaszek, dwóch najlepszych arcymistrzów w historii królewskiej gry. Zaraz ruszy druga sesja, czyli kolejne trzy partie, kolejno rozgrywane tempem 10 plus 5, 5 plus 3 oraz 3 plus 2. I sprawa tutaj rozstrzygnięcia no, jest otwarta, ponieważ jest w meczu remis 1,5-1,5 i żadna ze stron tutaj nie można powiedzieć, że miała trochę więcej szczęścia lub mniej, po prostu wynik, można powiedzieć, jest sprawiedliwy. Tak, warto zaznaczyć, że teraz zawodnicy będą grali innymi kolorami niż na początku w tym tempie, także pierwszą partię Janek powinien rozpocząć białymi i tak jak mówiłeś, 10 minut na zawodnika plus 5 sekund za każde posunięcie, także na pewno będzie mieć troszeczkę więcej możliwości, aby przybliżyć tajniki poszczególnych zagrań. No jak Państwo zdążyli zauważyć, im tego czasu mniej, tym też nam jest trudniej w jakiś sposób dłużej opowiedzieć o poszczególnych zagraniach. Zawodnicy poprawiają swoje figury i już zaraz rozpoczną zmagania. Przypominamy, będzie to debiut, otwarcie i pierwsze posunięcie do centrum. Tak, krótka przerwa. Tutaj widzowie Filharmonii zgromadzeni, którzy również mogą korzystać ze słuchawek i słyszą nasz komentarz. Wszystkich widzów Filharmonii Bydgoskiej oczywiście serdecznie pozdrawiamy. Więc ta przerwa, w tej przerwie mogli słuchać wspaniałego koncertu, a teraz mogą obserwować wspaniałą, można powiedzieć, koncertową grę dwóch zawodników. No i ruszyli. Widzimy, że Janek znowu rozpoczął otwarcie takie rzadziej spotykane na pewno na tych niższych szczeblach zawodników. Na ogół się uczy tych początkujących zawodników, żeby grali właśnie E4 albo D4, od razu walczyli o centrum, a teraz widzimy znowu skoczkiem na F3 zostało zagrane posunięcie i pionem na C4. I widzimy, że Radek póki co nie jest zaskoczony. Tak, jest to tak zwana partia angielska, jak najbardziej znane, że tak powiem, pierwsza sekwencja pierwszych posunięć na, jednak na tym poziomie. Tak jak Zbyszku powiedziałeś, zawodnicy początkujący raczej powinni uczyć się posunięć od centrum, prawda, ruchów pionkami. Jednak ta pozycja jest mocno znana i obydwaj zawodnicy na pewno już doświadczali ją w swojej karierze. Tak, z pewnością Janek w tej pozycji powinien mieć większe doświadczenie, ponieważ to otwarcie on stosował wielokrotnie, a jest ono na tyle rzadko spotykane, że Radek nie miał zbyt wielu okazji, żeby coś takiego grać, aczkolwiek na niedawno rozgrywanych w Słowenii drużynowych mistrzostwach Europy widzieliśmy, że Radek sam białymi zagrał takie otwarcie, więc jednak zrozumienie tej pozycji powinno być na wystarczającym poziomie, żeby przeciwstawić się Jankowi w tej partii. Tak, Janek powinien skoncentrować się na wyprowadzeniu swojej ostatniej figury, tutaj jest mowa tutaj o gońcu na C1 i następnie próby ulokowania wieży właśnie na półotwartej linii. Prawda? Może Zbyszku tutaj możemy też zaznaczać ten goniec z pola C1. Prawdopodobnie w ten sposób może być wyprowadzany i próba uruchomienia wieży do ataku na tego gońca u Radka. Natomiast co powinno zrobić czarne? Też powinny wyprowadzać swoje figury. W tym wypadku jest to goniec, prawda? Też na C8. Tak, ten goniec powinien zostać wyprowadzony i widzimy, że czarne jakby miały trochę więcej przestrzeni, ponieważ pionek na E5 stoi wyżej niż ten na D3, ale białe za to liczą na swojego gońca, który znowu na tej najdłuższej przekątnej tutaj stoi. No i jest to na pewno taki duży atut i ta wieża ma generalnie też wywierać nacisk tutaj, więc o to chodzi, że białe chcą tutaj wywrzeć jakiś nacisk, ale mają mniej przestrzeni, to generalnie te aspekty powinny się tutaj bilansować w tej sytuacji. Tak, białe i czarne skończyły swój rozwój, schowały króla za pionkami, który jest względnie bezpieczny. Posunięcie skoczek A4, atakuje ten skoczek tego gońca, prawda? Także nie dziwota, że Radek decyduje się wycofać go na bezpieczniejsze pole. Posunięcie A3, mające zadanie zdobywać przestrzeń na skrzydle hetmańskim. Za pomocą posunięcia B4, możesz tutaj Zbyszku też oczywiście, posunięcie B4, żeby czasami tego skoczka móc postraszyć, który broni pionka na E5. Czarne chcą się przygotować do ruchu skoczek D4. Możliwe, że ten skoczek
korzystnie byłoby go czasami wymienić, ale póki co ten pionek może być w opałach, więc jakiś ruch typu może wieża E8, może gdzieś hetmana z D8 ruszyć. No, tak. Wybór jest tutaj moim zdaniem bogaty w tej pozycji. Tak, dla może mniej zaznajomionych widzów z szachami mówimy, skrzydło hetmańskie, skrzydło królewskie, prawda? Co to jest, Zbyszku? Czy możesz tutaj przybliżyć te słowa? Jak to skrzydło królewskie oczywiście swoją nazwę posiada od oczywiście figury, która na początku stoi czarna na E8, biały na E1, więc skrzydło to są po prostu te cztery linie, to skrzydło królewskie i analogicznie skrzydło hetmańskie to jest oczywiście to drugie, ponieważ hetmany stoją tutaj na polach D8 i D1 i dlatego mówimy o skrzydle królewskim oraz hetmańskim. Też możemy sobie trochę powiedzieć o nagrodach, o które walczą poza tytułem, jakże ważnym dla obydwu zawodników, ponieważ żaden z tych zawodników jeszcze tego tytułu nie posiada w swojej kolekcji, ponieważ mecz o Superpuchar Polski jest rozgrywany po długiej przerwie, po 17 latach i był to mecz rozgrywany między drużynami. Teraz formuła wygląda inaczej, to zawodnicy, po jednym zawodniku jest z każdej ze stron i poza tym właśnie ważnym tytułem dla zwycięzcy jest przewidziana nagroda w wysokości 12 000 zł, a dla pokonanego 8 000 zł, więc to naprawdę jest tutaj o co grać. To prawda i mi przypadła do gustu, może powiedzieć, troszeczkę ta inna formuła, prawda? Wcześniej wspomniałeś, że między sobą rywalizowały kluby, no w tym wypadku uważam, że taki mecz szachiści w naszym kraju potrzebowali, prawda, żeby wyłonić zwycięzcę tej pary. Tak jak wspominaliśmy niejednokrotnie, Radek i Janek od wielu, wielu lat są niekwestionowanymi liderami naszej reprezentacji i to oni, może powiedzieć, dyktują warunki, pokazują jak należy grać i rozwijać się szachowo, prawda? To są na pewno wzory do naśladowania sportowcy z wielkim doświadczeniem. Jak najbardziej. Radek Wojtaszek jest znany z tego, że jest bardzo sumienny, pracowity i przygotowanie debiutowe, któremu poświęca się bardzo dużo czasu, to jest, zawsze był jego duży atut. Widzimy, goniec wyskoczył na G4, zaraz oczywiście na H5 odejdzie, już odszedł. Skoczek zaraz prawdopodobnie pójdzie na D4 i ten goniec jest przygotowany po to, żeby tego pionka mieć na celowniku wspólnie z tą wieżą. Więc ta wieża poszła na E8, bo po pierwsze antycypujemy właśnie ruch B5, żeby skoczek, który broni pionka jak odejdzie, żeby wieża tego piona po prostu broniła, a dodatkowo my sami możemy pójść na D4 i ta wieża właśnie może tego pionka na E2 atakować, więc ruch bardzo taki praktyczny. Tak, no Janek w odpowiednim momencie może próbować wybić tym swoim skoczkiem tego gońca i uzyskać wspomnianą już wcześniej przewagę pary gońców, prawda, które będą miały jakiś tam istotny wpływ na szachownicy. Póki co nie chce to zrobić, chce znaleźć odpowiedni dla siebie moment, aby wytworzyć taką przewagę, ale umówmy się, moim zdaniem Radek powinien być zadowolony po przebiegu partii, ma 2 minuty więcej na zegarze i tak nawet optycznie wydaje się, że te figury stoją naprawdę bardzo, bardzo solidnie. Jest to centrum, jest pionek na E5, który w jakiś sposób kontroluje wydarzenia szachownicy. Oczywiście trzeba mieć tutaj się na baczności, bo wiemy, że Janek i jego świetne zdolności taktyczne, on potrafi, wiesz, za pomocą jednego posunięcia odwrócić losy partii na swoją korzyść, także trzeba być tutaj czujnym, ale ja tutaj czarne biorę w ciemno, podoba mi się pozycja Radka i myśli, że to jest taki dodatkowy sygnał, że on chce tutaj, wiesz, wygrywać. Wiemy, że czarny mi już raz Janka pokonał na tym meczu. Moim zdaniem na razie Radek nie myśli w kategoriach wygrywać, remisować, po prostu robić na razie najlepsze ruchy, ponieważ pozycja moim zdaniem oscyluje wokół równej, ale skupiać się na tym, żeby robić dobre ruchy, robić je w miarę szybko i widzimy, że Radek tutaj nie ma problemu z czasem. Jeśli chodzi o szachy błyskawiczne i szachy szybkie, często ta sytuacja na zegarze jest trochę takim papierkiem lakmusowym mówiącym o tym, w jakiej formie są poszczególni zawodnicy. Jak gra się szybko, to na ogół forma po prostu jest, bo wtedy robimy ruchy, nie musimy ich sprawdzać, mamy pewność siebie i to jest po prostu taki flow jest po prostu gry, można powiedzieć. Tak i wydaje się, że te minuty są zbliżone, prawda, na każdą partię, jednak to zawodnicy muszą się przestawić przed każdą grą, bo czasami, wiesz, jeśli wpadniesz troszeczkę w dłuższy namysł, powiedzmy 1-2-3 minutowy, do tego czasu później może braknąć w dalszej części partii, także zawodnicy muszą mieć się na baczności i jednak zwracać uwagę na ten czas, bo pamiętajmy, że czas jest elementem gry w szachach. Jak go zabraknie, to partię przegrywasz. Możesz mieć hetmana więcej, 3 hetmany więcej, zabraknie ci czasu, to przegrywasz. Tak, chyba wyjątkowa sytuacja jest taka, jeżeli przeciwnik nie ma żadnej figury, to wtedy nie przegrywasz, ponieważ wtedy no,
to by było dziwne, tak, gdybyśmy przegrali z samym królem, no to jest niemożliwe, więc wtedy nawet jak czas nam spadnie, to po prostu jest remis, ale od dobrych kilkunastu lat jest to tempo z dodawanym czasem, to nie jest tak jak kiedyś my graliśmy, były te zegary takie stare, rosyjskie na ogół i nie było dodawanego czasu, walenie po zegarze, jakie to historie nie były, dużo nerwów, dużo kontrowersji. Teraz dzięki temu, że kilka sekund jest dodawane na każde posunięcie, to tych takich sytuacji, gdzie sędzia naprawdę wielokrotnie miał duży zgryz, co zrobić, teraz tych sytuacji nie ma i to dobrze generalnie dla tej dyscypliny. Z jednej strony dobrze, aczkolwiek w telewizji dobrze tak. by się oglądało, gdyby tam tak, dochodziło do jakichś takich, wiesz, sytuacji to są niejasnych. Takie międzynarodowe standardy, prawda? No warto wspomnieć, że szachy jednak jako dyscyplina sportowa no jest na arenie światowej od wielu, wielu lat. Nie wiem, tam 600 lat, 600 lat temu szachy już były wymyślone, pierwsze partie mogliśmy obserwować w 1550 roku, także szachy mają liczną historię. W tej obecnej formie, prawda? Tak. Bo tam wiadomo, że szachy się zmieniały, ale od kilkuset lat rzeczywiście istnieją w tej formie, którą teraz znamy i to w sumie jest tych dyscyplin chyba... Nie wiem, zaryzykuję stwierdzenie, ale w sumie tutaj nie jest ona jakieś poparte jakimiś badaniami i researchem. Jest to jedyna dyscyplina możliwa na świecie, która od tylu lat w niezmienionej formie praktycznie istnieje. Zasady się, chociaż tam jakieś drobne zasady były, jeśli chodzi o roszadę, prawda? Tam można było kiedyś robić w innej formie, ale to są zmiany, można powiedzieć, kosmetyczne. Także gra sięgająca swoje historie wielu, wielu lat i zawodnicy muszą doskonale rozumieć i wiedzieć, jak to wszystko na tej przestrzeni tych wieków to się zmieniało, prawda? Jeśli chodzi o poszczególne rozgrywane partie i na pewno czerpią wiedzę z tych pradawnych jakichś tutaj gier. Hetman na D7 poszedł, zobaczmy, co się dzieje na szachownicy. Aktywujemy swoją figurę. Jaka jest idea? Zobacz, hetman patrzy na pionka na H3 czasami, prawda? To też w jakiś sposób patrzy na H3, dokładnie. A popatrz, białe zwlekają z wyprowadzeniem tego gońca. Czemuż to? Ciężko powiedzieć, czy ten goniec ma gdzieś tam iść na B2. No, wydaje się to mega logiczne, żeby ten goniec pojawił się na B2 długa i tutaj patrzył na tego pionka, czyli znowu by było takie fianchetto ze strony białych, podwójne. Wieża powinna pójść na C1. Czemu z tymi ruchami zwleka Krzysztof Duda? Na pewno jest jakiś konkret, którego my po prostu tutaj nie widzimy. Może jakieś poświęcenia na polu E3? O, zobacz, co poszło. Wydaje mi się, że właśnie G4 jest mały rentgen. Hetman i goniec białych patrzy na pole D5. Zobacz, wystarczy, że tym skoczkiem odejdziemy i poszedł. Skoczek H4. Jest atak na skoczka na D5. Zobacz, goniec i hetman. Zaznacz oho, to. Oho, jest tutaj skoczek poszedł niby na bandę, ale to nie o skoczka tutaj głównie chodzi. Chodzi o to, że goniec rzeczywiście zaczął tutaj ładnie strzelać, ale jednocześnie chcemy tutaj zbić i popsuć strukturę. No zdobycie białopolowego gońca moim zdaniem w tej pozycji może tutaj dać jakieś argumenty białym. Ten goniec na E4 tutaj zaraz może się panoszyć po tych wybiciach. Tak, białe zyskują troszeczkę przewagi, ale z drugiej strony te pionki, prawda, mówiliśmy, że te pionki ruszyły na skrzydle królewskim, te pionek H3, G4, zaznacz je tutaj Zbyszku na czerwono, bardzo dziękuję. To zobacz, one w jakiś sposób w przyszłości mogą spowodować, że król białych jest odsłonięty i Radek może tam już powolutku zerkać i starać się swojej figury przerzucić właśnie w tę stronę szachownicy, aby skrzywdzić przeciwnika. Tak, skrzywdzić oczywiście tylko na szachownicy, drodzy widzowie. Tutaj formuła się nie zmienia w tej drugiej połowie meczu. Dalej bój jest toczony tylko na szachownicy. Ale tutaj atutem oczywiście białych jest para gońców, ponieważ gońce same w sobie, jeżeli mamy je dwa, to jest taki atut często w pozycjach. W szczególności, że pozycja ma taki charakter półotwarty, zaraz może mieć otwarty, ale jest cena, którą tutaj Janek płaci i ta cena wcale nie jest taka niska. Czyli, tak jak mówiłeś, te pionki, osłabienie tutaj tego pola H4, gdzie skoczek od razu tutaj wszedł. I po ruchu goniec H1 możemy się spodziewać jakiś albo król H8, albo jakiś H5 od razu i te pionki od razu można podrywać. Radek rusza na swojego przeciwnika i chce w jakiś sposób wytworzyć atak na białego monarchę. Janek powinien mieć się na baczności. Cały czas musimy kontrolować czas. 3 minuty przewagi u gracza grającego czarnymi, więc to zawsze w przyszłości może później zaprogresować, prawda? A teraz jeszcze Janek może wziąć więcej czasu do namysłu, ale to w późniejszym stadium partii może odegrać kluczową rolę. No i widzimy, kręci się ten zawodnik przy szachownicy, tak jakby coś mu się tutaj nie podobało. No i faktycznie, wiesz, ten skoczek na H4 jest takim jakby cierniem, prawda, który powoduje pewne przeszkody w poprawianiu pozycji u białych.
Tak, i jak generalnie się uczy zawodników, którzy zaczynają swoją przygodę z tą piękną grą, mówi się skoczkami nie idź na bandę. No i teraz ktoś taki tutaj przychodzi, grają najlepsi zawodnicy w historii tej dyscypliny, no i co powiesz, i co? Ale tu ma i troszkę inny wpływ na partię. I Hapin, zobacz, posunięcie kolejne takie zaczepne, w jakiś sposób wymuszające Subinię. Janek w końcu wybija tego gońca na B6, powodując pionki zdublowane, kiedy jeden pionek stoi za drugim, jest to pionek zdublowany, więc na pewno ogranicza swoje możliwości. Tym bardziej, że te pionki jest od centrum zdublowany, więc będą na pewno tutaj przeszkodą. Ale coś za coś, prawda? Pionki są zdublowane u czarnego, ale czarne atakują. I teraz kto bardziej postara się wykorzystać te swoje minimalne przewagi na szachownicy, ten powinien być zadowolony z rozstrzygnięcia tej partii. Gońce kontra skoczki, czyli niektórzy to nazywają odwieczną walką dobra ze złem. Na krótkim czasie generalnie skoczki są groźniejsze, ale w tej pozycji ciężko powiedzieć, które figury są tutaj lepsze. Ten goniec stoi tak trochę nienaturalnie, bo widzimy, że nie ma odwrotu. Te pionki go tutaj trochę blokują, ale z drugiej strony nie ma jak tego gońca zaatakować, więc pozycja jest bardzo specyficzna i w tego typu pozycjach, no właśnie, jak Krzysztof Duda czuje się jak ryba w wodzie. No, mówi się, że para gońcy cię wykońcy i tutaj na pewno mogą mieć realny wpływ na szachownicę. Ten na E4, prawda? Wydaje się, że stoi przed pionkami, a on w jakiś sposób kontroluje dobrze szachownicę i w szczególności tego pionka na D3 broni. Widzimy, że Radek wzmacnia swoją kolejną figurę na szachownicy. Ta wieża właśnie, która przeszła z A8 na D8, była po prostu figurą troszeczkę taką jakby zapomnianą, prawda? Teraz ona realny może mieć wpływ na szachownicę. Goniec B2, chyba szykujemy kolejną baterię, hetman B2, albo właśnie gońcem chce tego skoczka wyrzucić, prawda? O którym wcześniej mówiliśmy, że może być bardzo nieprzyjemną figurą. Janek już powolutku troszeczkę profilaktyki stosuje, aby zabezpieczyć swojego króla. Radek już tego skoczka broni, że mówi, dobra, przychodź gońcem na E1, ja jestem na to gotowy, nie, ja tego sprawy skoczka sobie po prostu... I co to za posunięcie? Król F2, no po prostu, gdzie ten król maszeruje? Powiem ci, że to są szachy na tym najwyższym poziomie, prawda? Czasami te niektóre ich posunięcie, no ciężko mi tutaj określić. Król F2 już teraz, pomimo wielkiej ilości figur na szachownicy, on prawdopodobnie może idzie do centrum i będzie tutaj chronił. Takie szachy nowoczesne, gdzie te praktycznie ileś tam 10 lat temu nikt by nie pomyślał o takim posunięciu. Teraz widzimy, że ta gra ewoluuje, prawda? Na szachownicy. Troszkę inne podejście. Wiemy, że komputery odegrały olbrzymią rolę, jeśli chodzi o znajomość tych poszczególnych pozycji. I Janek postara się, wiesz, po prostu... Chcesz mi tego króla atakować? No to spoko, ja wychodzę ci naprzeciw. Zbicie pionka na G4, ciekawe co ma na celu, ponieważ wydawałoby się, że to powinno być na korzyść białych, ta wieża może tu szybko pójść. Janek się zastanawia nad odbiciem pionka, wydawałoby się, że odbicie pionkiem H jest tutaj narzucające się, oczywiste. Z jakiegoś powodu wiesz Janek dlaczego? Tego nie robi. Chcę odbić pionkiem F, ponieważ z drugiej strony wtedy tam twoja wieża się od razu uruchomi. Zobacz, możesz to zaznaczyć. Ta wieża ten będzie... król tu będzie dziwnie wyglądał, Piotrze. Ale coś za coś, prawda? No to Janek teraz może powiedzieć, waży ryzyko w tej naszej szachownicy, bo jednak zyskasz pewne plusy w postaci otwartej linii dla wieży. Z drugiej strony ten twój król będzie bardziej niebezpieczny. I teraz co wybierasz? Ty musisz, wiesz, często w życiu podejmujesz takie decyzje. Czy decydujesz się na... I pionkiem F zbił, no to no trochę... To może być taki lekki szoker, czyli posunięcie, które wprawia przeciwnika w osłupienie, a jednocześnie zobacz, jest ruchem dobrym. Radek się skrzywił. Jest chyba osłupiony, chyba nie spodziewał jest się Radek osłupienie tego. Mode włączone, ponieważ no każdy tutaj liczył bicie pionkiem H, więc ale to jest taki... A to jest taka, może być takie magiczne posunięcie, czasami może wytrącić cię z równowagi. I Radek wydaje się mocno zdumiony, ale jakoś się tym mocno nie przejął, prawda? Idzie hetmanem na G5... Król idzie na E2, po prostu. E2. Też jak uczą dzieci, mówią, króla trzymaj bezpiecznego, a i ten atakuje. Król tutaj na spacer wychodzi. Atakuje na F7, zobacz, jest hetman i wieża, skupiają swoją uwagę... Tak. Na tym król robi ruch, ale to wieża tutaj jest uruchamiana tym ruchem, więc Janek już raz skoczkiem szedł na bandę, pamiętamy, żeby gońca uruchomić, teraz odchodzi królem, żeby wieżę atakować, więc widzimy, tak jak wcześniej wspominałem, te figury ze sobą współgrają i to wszystko musi być jak jedna orkiestra. To wygląda. No, tego pionka trzeba bronić oczywiście, pionka nie można oddać, więc ruch wieża E7 albo wieża D7 jest tutaj spodziewany. Ale ja się cieszę, że ta partia ma właśnie taki przebieg, bo to zwiastuje dodatkowe emocje, prawda? Ponieważ jednak ich król jest w centrum, to on później, prędzej czy później słabość tej figury czarne będą starały się wykorzystać. I może teraz tego nie widać, jak to zrobić, ale gwarantuję ci, Zbyszku, za te 3, 4, 5 posunięć będzie jakiś możliwy atak, prawda? Na tej figurze. No nawet... jak gwarantujesz, no to muszę tą gwarancję przyjąć.
może tu będą jakieś kolejne szokery typu skoczek D4 szykowane. Też o tym myślałem, zobacz, bo te dwie wieże, prawda? Mówiliśmy, że jeśli stawiasz wieżę na linii z hetmanem przeciwnika, no ty tym bardziej, jeśli stawiasz na wieżę na linii z królem przeciwnika, no, tym bardziej. A ten biały król tak jakby podchodził pod te wieże, prawda? Tak, ale Janek jest zawodnikiem znanym z tego, że jest pewny co do swoich przemyśleń i no widzisz, nagle postanowił jechać pionkiem tutaj w ogóle z zupełnie innej strony. Sytuacja niby wyglądało, że cały czas się toczy tutaj, a teraz na drugiej flance Janek postanowił przeatakować, no mając w zanadrzu ruch B5, niekoniecznie chcemy go zrobić od razu, ale chcemy mieć możliwość zagrania tego ruchu, bo czasami, jak wiemy, w szachach często się mówi, że groźba jest większa od jej wykonania. Ale wiesz co, ta partia jest idealnym odzwierciedleniem charakterów szachowych każdego zawodnika. Wiemy, że Radek jest znany z tego, ze swojej stabilnej gry, umiejętnego przekształcania wygranej w wygraną, prawda, ten punkcik. Natomiast Janek to jest istna burza na szachownicy. On potrafi zamącić w tym kotle na 64 polach i nikt nic nie wie, co się dzieje oprócz samego Janka. Zawodnika. W tym on się specjalizuje i widzimy, popatrz, że to popatrz, co Radek wymyślił. Ten goniec go tak irytował, że skoczek udał się po prostu w podróż jak Odyseusz wiele lat temu. I popatrz, skoczek na D6 poszedł, zaraz stanie i ten goniec będzie musiał się gęsto tłumaczyć ze swojej obecności na E4. Jeżeli tylko ten goniec on odejdzie, prawdopodobnie ten pionek zaraz tutaj ruszy na E4 i będzie próbował rozpróć pozycję i tym samym sprawić tutaj w taki dyskomfort tego króla na E2. Ale to jest słuszna uwaga, prawda? Proszę Państwa, to jest dla was też taka rada. Jeśli nie wiecie, co zrobić na szachownicy, to zlokalizujcie najgorsze postawioną figurę i postarajcie się ją poprawić. I z drugiej strony, jeśli widzicie, że u przeciwnika jakaś figura stoi dobrze, no to należy ją usunąć, bo proste i logiczne, prawda? Wiele takich właśnie takich prostych, logicznych rzeczy z szachów można wyciągnąć do wielu takich dystrybucji. Tak, i ten goniec był zdecydowanie najlepszą figurą białych, ponieważ zarówno bronił tutaj tych pól, ograniczał tego skoczka, prawda, który nigdzie tutaj nie mógł nosa wyściubić. Po tej przekonnej w sumie też go ograniczał i jeszcze patrzył na pole B7. Idzie na wymianę, chce go zlikwidować. Janek co zrobił? Prawdopodobnie no nie dał. Nie czarnopolowego gońca czarno dał. Ten goniec jest cenniejszy niż złoto. Ten goniec robi wszystko tak naprawdę. Jest, nie jest nic cenniejszego od złota. Tak, no to nawet właśnie ciężko wyrazić słowami, jak ten goniec jest ważny po prostu dla białych. No ten skoczek jakby czekał na swój moment i powiem ci, że no nie wiem, czy się doczeka, bo w sumie co, pójdziemy nim nawet na G6 i co dalej? Gdzie ten skoczek ma iść? Bo zobacz, ta wieża z C1 już tam grozi matem, prawda? Bo jak ta wieża pójdzie na ostatnią ósmą linię, no to król nie ma gdzie się schować. Tak, bo to pole jest zabrane właśnie przez tego świetnego gońca. To prawda. I są małe tarapaty po stronie czarnego. Kolejna tutaj Odyseja będzie. Skoczek pójdzie tędy, tu i tu, ale to jest oczywiście już karkołomny manewr i prawdopodobnie czarne nie znajdą tyle czasu, żeby za tym skoczkiem dużo, tak dużo. Sobie nie możemy frywolnie chodzić po szachownicy. Na ten moment musisz zająć się niebezpieczeństwem w tym momencie. Jest ósma linia, grozi wieża C8, wycofaj swoją wieżę z D6 na ostatnią linię, żeby troszeczkę takiej profilaktyki. Ale ta wieża miała chyba się przeciwstawić tej wieży z F1, dlatego tą wieżą też się nie możemy cofnąć, bo broni na F7, więc Radek żadną wieżą nie chce pójść do tyłu, i nie robi tego, skoczkiem. Po prostu... Odyseja jest tutaj włączona, tylko co później? Prawdopodobnie skoczek najpierw pole G6 jako tranzyt zostanie tutaj potraktowany przez czarne, następnie czarne zagrają ruch G6 i króla postawią na czarnym polu. Intuicyjnie widzimy, znowu postawimy figury na czarnych polach, jeżeli przeciwnik ma białopolowego gońca, żeby ten goniec nam tak dużo złych rzeczy nie mógł zrobić, ale... Problemy są z hetmanem. Gdzie tym hetmanem pójść? Ale rewelacyjny pójść. Wieża H5 i goniec H7. Tu zaraz mogą być problemy. Hetman nie ma gdzie odejść. Jeżeli odejdzie na linię H, następuje wieża H5, hetman będzie atakowany, jednocześnie będzie groził goniec H7, z następnym wieża bije F8 mat. Ale Radek to widzi. Wiesz, atak niespodziewanie, prawda, w tym wszystkim. Także widzimy, że Janek odnalazł się świetnie w tym zaplątanej pozycji i skoczek F8 najwidoczniej była to mała pomyłka ze strony Radka. Ale szachy nie wybaczają. Szachy mają do siebie, popełnisz jeden malutki błąd, no to na tym poziomie, przypomnijmy, zwycięstwa Pucharu Świata, Jan Krzysztof Duda, aktualnie czwarty ranking na świecie, jeśli chodzi o szachy szybkie, to on takie rzeczy znajduje w sekundę i po prostu... I tu jest koniec, to jest koniec. To jest koniec. Janek, widzimy, dość pewnie siedzi, tak, hetman H4, ale z grymasem na twarzy Radek zagrał, poszło wieża H5 i Radek się poddaje, więc no, wieża F5, szoker można powiedzieć, wieża F5... Ale powiedzmy, niespodziewanie, tak z niczego to wszystko. Z niczego, dokładnie tak z niczego, ale... Problemy właśnie Radka wzięły się z tego,
że trochę te figury defensywnie stały. Wieża, tak jak mówiłem, broniła tutaj pionka. Ta chciała pójść po szóstej linii. Skoczek stał źle, dlatego Radek zdecydował się na manewr tego skoczka. No ale tutaj Odyseusz niestety na swoją ukochaną wyspę na C5 nie doszedł przez pole D7 i czarne musiały uznać wyższość białych. I moim zdaniem osioł tej pozycji był ten goniec na E4, który właśnie tutaj białym zapewnił zwycięstwo, zrobił tak dużo dobrego w tej partii i to on, można powiedzieć, jest bohaterem. Tak. Radek teraz musi odrabiać straty, może na tym krótszym tempie pójdzie mu lepiej, o tym przekonamy się już niedługo, a teraz zapraszamy na krótką przerwę, dosłownie dwuminutową, proszę nigdzie nie odchodzić, zaraz wracamy do Bydgoszczy. I witamy po krótkiej przerwie. Zaraz zawodnicy przystąpią do piątej już partii meczu przedostatniej. Radek Wojtaszek, widzimy w tarapatach, przegrywa 2,5 do 1,5 i musi co najmniej jedną partię z tych dwóch wygrać, żeby no, doprowadzić co najmniej do dogrywki. Zadanie na pewno niełatwe, ponieważ teraz tak jakby na tej fali wznoszącej jest Janek, który wygrał dwie partie z rzędu i w taki sposób dość... No, lekki to by było za dużo powiedziane, ale kontrolowany by się wydawało. To prawda, no i na pewno Radek musi coś zmienić w swojej grze. No, problem dla niego był taki, że miał naprawdę małą chwilę odpoczynku na zastanowienie się i nad próbą przełamania swojego przeciwnika, ale dobra, gra teraz z białymi, tempo 5+3, przypomnijmy, że w poprzedniej sesji on wygrał właśnie na tym tempie, więc powinien być w jakiś sposób no, dobrze nastawiony do tej partii. Widzimy rękawy zakasane i już szbierki poprawione. Tempo 5
5 minut na zawodnika plus 3 sekundy za każdym wykonanym posunięciu. Także już możemy mówić, że jest to tempo blicowe. I zajęcie centrum, powtórka w partii katalońskiej najprawdopodobniej. Tak, i widzimy, że rozpoczęli. Znowu będzie partia katalońska, czyli takie spory teoretyczne tutaj zawodnicy toczą. No i w sumie, jeśli chodzi o ten kolor biały, Radek w pierwszej partii cierpiał, w trzeciej partii przegrał, więc na razie ma pół z dwóch. To nic dziwnego, że Janek kontynuuje to, co po prostu mu wychodziło do tej pory. Tak, jest to na pewno bardzo taka klasyczna pozycja w dzisiejszych czasach, która jest wybierana właśnie przez najsilniejszych szachistów na naszym globie. Białe tutaj zawsze dostaną lepszą pozycję, ponieważ mają więcej przestrzeni, ale doskonale tutaj doświadczamy tutaj faktu, że Janek dobrze się czuje z takiej kontry, prawda, że może troszeczkę ruszyć na przeciwnika. Przypominamy, czarne zawsze jednak mają trudniejsze zadanie na początku swojej partii i tutaj, nie wiem, czy to jest jakieś małe zastanowienie się po stronie Janka. Tak, tam popatrzył w lewo, oczywiście nie ma tam żadnych ściąg na ścianie zamieszczonych, on po prostu sięga gdzieś tam głęboko do swoich tam analiz, kiedyś tam na pewno dokonanych w tej pozycji. Często tak jest, zawodnicy patrzą gdzieś w bok, w ten sposób, tak naukowcy twierdzą, łatwiej sięgnąć tam głębiej do zakamarków swojego umysłu. Nawet chyba w lewo albo w prawo, już nie pamiętam, nawet częściej się patrzy, ale to oczywiście są teorie. No i tutaj raczej powinno wszystko zmierzać ku tej samej pozycji, aczkolwiek Radek wcześniej tego gońca wyprowadzał szybciej na B2. Teraz może ten goniec ten tutaj albo tutaj chce wyjść. Zobacz, poprawienie wieży, tak jak wcześniej mówiliśmy, wieżę stawiamy na jednej linii z hetmanem przeciwnika i zobacz, i białe i czarne to zrobiły, więc istnieją pewne możliwości taktyczne. Pamiętamy, że w tej trzeciej partii właśnie Janek w odpowiednim momencie popchał tego pionka na C. To jest takim kluczową bronią w takich pozycjach, ale to pierwszy Radek daje sygnał do ataku, próba zajęcia centrum za pomocą posunięcia E2, E4, bardzo standardowy ruch w tego typu systemach. I goniec cały czas czeka na swój moment, czyli prawdopodobnie Radek myśli o tym, żeby tego gońca wyprowadzić tutaj, no chyba, że jednak dojdzie do wniosku, że ten goniec stanie na B2. No jest teoria taka, że właśnie gońce można zwlekać z ich wyprowadzeniem, ponieważ u nich poprawa dosłownie o jedno pole, znacznie zwiększa ich zasięg oddziaływania. Jest taka zasada, o której mówił już na przykład Fischer, że jeśli wyprowadzamy jakieś figury na początku partii, zacznijmy zawsze od skoczków, wiesz, bo skoczki zawsze pójdą do centrum, a z tymi gońcami jest tutaj różnie. Ocena pozycji. Białe tutaj zawsze stoją lepiej, ponieważ mają przewagę przestrzeni. Przewaga przestrzeni, czyli bardziej taka dominacja na planszy i mają więcej możliwych zagrań. Takie standardowe, widzę posunięcie skoczek G5, próba wymian tych figur, wybicie teraz na B7 oczywiście nastąpi, no i para gońców będzie po stronie Radka. Też warto... Ale tylko przez chwilę. Z tego, co mi się wydaje, to tylko przez chwilę ta para gońców. Ale będzie też być przewaga pionków na skrzydle hetmańskim. W szachach mówi się, że jak masz więcej pionków na skrzydle hetmańskim, właśnie tu masz możliwość łatwiejszej drogi do wyrobienia hetmana. Oczywiście to są takie... Jeżeli są zrobione krótkie roszady, bo oczywiście wiemy, że to są tak, ale to są takie minimalne przewagi, że to tylko najlepsi szachiści na świecie potrafią wykorzystywać takie właśnie opcje. To są tacy gracze, także ja tu uznaję, że przewaga jest po stronie Radka, chociaż oczywiście daleka droga do realizacji tej pozycji. Ja bym chciał, żeby tutaj Radek wygrał, wiesz, bo to będzie dobrze tak nada tempu temu meczu, ponieważ przed ostatnią rozstrzygającą partią wszystko będzie możliwe jeszcze. Tak, to oczywiście jeśli chodzi o emocje, to tutaj zwycięstwo Radka byłoby czymś niesamowitym, ponieważ ta najkrótsza partia rozgrywana tempem 3+2, wtedy by, można było powiedzieć, decydowała o losach całego meczu. No ewentualnie przy remisie wiemy, że będzie dogrywka rozgrywana formułą Armagedon, ale o tym sobie jeszcze może powiemy później, na czym tak, dogrywka będzie, tak groźnie brzmiąca polega. Widzimy, że jest tutaj przewaga białych polegająca na tym, że ten hetman jeszcze tutaj stoi tak niekomfortowo i również pionek na H7 jest zagrożony. I o to chodzi, że nie można było zagrać skoczek F6 jednocześnie broniąc tutaj i atakując tutaj, ponieważ nastąpiłoby zbicie pionka na C5 i jednoczesne atakowanie hetmana z odsłony i czarne musiałyby się liczyć ze stratami materialnymi. Więc wydaje się, że tutaj inicjatywa jest po stronie zawodnika Gwiazdy Bydgoszcz. Tak, przypomnijmy, że zawodnicy już grają blisko półtorej godziny między sobą, więc mogą odczuwać jakieś powolne pierwsze zmęczenie. Przypomnijmy może wiek poszczególnych zawodników, prawda? Radek Wojtaszek aktualnie posiada
lada 35 lat, jeśli dobrze liczę. Natomiast Jan Krzysztof Duda... 34, za dwa miesiące skończy 35. Jan Krzysztof Duda rocznikowo lat ma 23. Urodziny chyba ma w kwietniu, jeżeli dobrze pamiętam. Tak. I myślisz, że to może mieć jakieś znaczenie w tym meczu? Czy... Ten mecz jeszcze nie jest aż tak długi, żeby to miało mieć znaczenie. Zawodnicy ci są przyzwyczajeni do tego, że batalie toczyli w turniejach, które trwały 7, 8, 9 godzin, więc myślę, że tutaj ta kondycja fizyczna nie powinna mieć aż tak dużego znaczenia. Raczej czysty taki skill szachowy i odporność na nerwy. Dokładnie. No i widzimy, że goniec ewidentnie na D5 ma przewagę nad skoczkiem na D7, tylko jak tę przewagę tutaj można wykorzystać, ponieważ u czarnych nie można znaleźć żadnego słabego punktu. Do czego tu się dobierać? Wiesz co, ja bym próbował naszą wieżę przez pole D3 na F3 przemanewrować. Co ty sądzisz o takim planie, żeby właśnie tę wieżę w jakiś sposób uaktywnić? Ale zajęcie linii E podoba mi się, bo tam wieża D3 wchodziło pod skoczek E5 z kontrolą tych pól i wieża E1 wykorzystuje też fakt, że nie ma ruchu wieża E8, żeby walczyć o linię E, ponieważ te wieże nie są synchronizowane. Ale tu musisz postawić wieżę na tych liniach D i E, prawda? Ponieważ tu są otwarte linie. Kiedy linie są otwarte, kiedy nie ma na nich żadnych pionków, tutaj tylko są te centralne, prawda? Więc musimy uruchomić te wieże. To jest dobra pozycja dla białych, bo wydaje mi się, że ten goniec na D5, który jest na centralnym miejscu, znowu białopolowy goniec, prawda? Tak jak w partii poprzedniej, daje taką szansę gry w jedną stronę, że tylko raczej białe mają tutaj szansę zdominować przeciwnika i walczyć o zwycięstwo. Chociaż oczywiście jeszcze to różnie może być, ale pozycja bardziej taka spokojna jest, tak, prawda? Tak, i intencją tutaj, moim zdaniem, Radka jest zająć linię E dwoma wieżami, a linię D zignorować, ponieważ goniec na D5 jest tutaj taką figurą, blokierem. Tak. Czarne wieże sobie mogą stanąć na linii D i co z tego, skoro one nic nie zrobią, bo ten goniec jest nie do ruszenia. Zobacz, Janek prawdopodobnie chciał przeprowadzić swojego skoczka przez pole E5 na C6, D4, możesz zaznaczyć przez to, prawda? Ale widzimy, że w tym momencie Radek, przestawiając hetmana jedno pole wyżej, bierze na rentgen hetmana przeciwnika i w tym momencie jest to posunięcie niemożliwe. Jednocześnie atakujemy tego skoczka. Co z tym skoczkiem mają zrobić białe? Czarne znaczy. Grozi też F4, zobacz. Grozi, no F4 nie wiadomo, czy to jeszcze jest jakaś groźba, ponieważ tam zawsze jakiś skoczek G4, ale trzeba to mieć na pewno na uwadze. Przede wszystkim grozi wzięcie skoczka. Ale to związanie jest bardzo nieprzyjemne, bo ja tak, już mogę swoje wieże. Jak tu staną, to ta wieża też będzie na takim związaniu. Czyli już teraz Janek schodzi z tego manewru, proponując wymianę hetmanów i wiesz co, najgorsze jest to, że my chyba musimy te hetmany wymienić, a jednak ja bym wolał zostawić najsilniejszą figurę na szachownicy, żeby móc powodować jakieś osłabienie, no bo wiesz, z drugiej strony, jeśli tym hetmanem odejdziesz... Chyba wrócimy, ja bym wracał hetmana, tak? Ale przyznałbym się do błędu. Ale to zostawisz przeciwnika hetmana na dobrej linii. No też prawda, ale bez hetmanów wygrywać tę ciężko pozycję może być naprawdę ciężko. Jeszcze inaczej, wymiana hetmanów, ale na dobrej naszych wersji, warunkach. Dobrej wersji, także jak najbardziej dobre posunięcie, ale ci zawodnicy grają rewelacyjne szachy. Goniec F3, najlepsze posunięcie w pozycji. Myślisz? Tak mi się wydaje. Idea jest taka, aby właśnie atakuje twojego skoczka, musisz im odejść i ja wtedy tą moją wieżą z linii C, którą przeciwnikom zagrałem, postawię na otwartej linii. I tak jak wspominaliśmy, dwie wieże na dwóch otwartych liniach dominują w tej pozycji. Nie będzie tak łatwo to wykorzystać, bo u czarnych nie ma słabości w postaci kiepskich pionków, prawda? Nie ma pionków zdublowanych, o których wcześniej mówiliśmy, nie ma wysyp pionowych więcej, ale jest szansa gdzieś zamieszać w tej pozycji i stworzyć jakieś realne zagrożenia. Dodatkowo coraz mniej czasu, więc też odegra to jakąś rolę. Koń H6, czemu koń H6, Zbyszku? Tak, skoczek znowu idzie na bandę, ale dlatego, że on patrzy cały czas na pole D4. Chce przejść przez pole F5 na D4 i uważa, że Radek nic z tym nie zrobi. No, czyżby po skoczek H6 miał nastąpić ruch G4 po prostu, żeby nie wpuścić na F5, no, ale to znowu trochę czarne pola puszczamy, tak, prawda? Tak, i tracisz ruch, żeby zająć się linię dla swojej wieży, a więc albo grasz pionkiem i w jakiś sposób ograniczasz skoczka, ale wtedy wieży nie poprawisz, więc musisz wybrać mniejsze zło albo coś, co bardziej będzie dla ciebie korzystne w tej pozycji. No chyba nie możemy wpuścić. Jak wpuścimy skoczka na D4, to tutaj wygrywać taką pozycję będzie ciężko, ponieważ tego skoczka no, nie będzie można w żaden sposób przegonić. Ale z drugiej strony no, to nasza wieża będzie uruchomiona w centrum szachownicy, która wiesz, no, w jakiś sposób wpłynie realnie na... Goniec D5. Czemu goniec D5 najpierw? A co innego miał zagrać? Także sobie słusznie. Ten goniec prędzej czy później musiał z F3 się ewakuować, ponieważ jak tylko goniec zostanie wymieniony za skoczka w tej pozycji, to remis będzie praktycznie nie do uniknięcia. Też tak mi się wydaje.
Na pewno w takiej sytuacji musimy próbować wytworzyć jakieś groźby w pozycji i spróbować zrobić jakieś słabości, także nie zdziwiłbym się, gdyby Radek na przykład ruszył teraz pionkiem, nie wiem, na H4, w szachach mówi się, prawda, że musisz mieć parę słabości w pozycji przeciwnika, aby je zaatakować, więc musimy wymusić pewne osłabienia u czarnego, ale to no, ciężko będzie do zrobienia, bo czarne stoją bardzo solidne, bardzo solidnie. Tak, tutaj Radek coś próbuje, ale wieża na F3 chyba idzie po to, żeby sprowokować ten ruch i wtedy zająć linię E i próbować wtargnąć na siódmą linię. Czy to przyniesie jakiś konkretny efekt? Ciężko powiedzieć. Radek tutaj nie musi jeszcze na siłę jakoś tam przeginać. Wiemy oczywiście, że w ostatniej partii gra czarnymi, a czarnymi zawsze wygrywać jest ciężko, ale nad tym tempem grając 3 plus 2, no wiemy, że prawdopodobieństwo popełnienia pomyłki przez każdego z graczy jest większe i na to musi Radek po prostu liczyć. B5, posłuchajcie, pionka wybić nie możemy, bo stracimy gońca, prawda? Także takie chytre zagranie ze strony Janka. Tak, posunięcie, pytanie, czy chce bić na C4? Chyba nie, raczej wydaje mi się, że przepchanie, następnie może ruch A5, A4 i tutaj takie smyranie tego pionka na B3, żeby skoczek potem tego pionka po prostu to atakował. Ale Janek też patrzy w głąb pozycji, on wie, jak ta partia może się potoczyć i on wie, że za te 10-15 posunięć, te pionki, które będą bardziej zaawansowane na szczycie hetmańskim, one mogą stać się hetmanem, będą mieli krótszą drogę do ostatniej linii przeciwnika i to jest takie w jakiś sposób wybieganie w przyszłość w tej pozycji. Tak, i to jest wywieranie presji. Teraz chcemy iść pionkiem na A i niech ten pionek decyduje. Jeżeli zbijemy, to ten pionek szybko zostanie odbity i słabość będzie tutaj na polu A2. Jeżeli nie zbijemy, no to skoczek tego pionka będzie atakował, więc skoczek na D4 nie dość, że ładnie będzie stał, to jeszcze będzie miał bardzo fajną funkcję. A Radek w tym czasie no, przegrupował do swojej wieży na otwarte linie E, o którym cały czas mówiliśmy. Król F8, Janek pilnuje wejścia w swoją pozycję, prawda? I kontrola właśnie tych miejsc na linii E7 i E8. Przypomnijmy, za każdym razem, kiedy wieża wejdzie na siódmą linię przeciwnika, albo na przedostatnią linię, prawda, na szachownicy, to tam zawsze będzie miała realny wpływ na stworzenie jakichś zagrożeń. Zobacz, poszły pionki na skrzydle królewskim, Radek szuka jakichś osłabień w pozycji. Tak, prowokuje ruch G5, żeby prawdopodobnie zagrać F4 i trochę tu potwierać, dlatego Janek decyduje się na wymianę tych pionków. Komu jest na rękę? Raczej białym, ponieważ goniec lubi, jak jest trochę powietrza w pozycji, bo strzela bardzo daleko. Skoczek ma krótkie nogi i on raczej chce mieć po prostu zamknięte pozycje. A Janek nie czeka na to, co się dzieje na szachownicy i właśnie tak jak mówiłeś wcześniej, próbuje samemu wytworzyć jakieś tutaj groźby na drugim skrzydle. I to jest taka standardowa gra, prawda? Jedni grają na jednym, odpowiadamy na tym drugim, aby wiesz, nie czekać biernie na wydarzenia na szachownicy, jednak samemu starać się grać aktywnie, prawda? Bo tylko aktywna gra może nam przynieść oczekiwany rezultat. I Radek musi o tym pamiętać, że cały czas te skrzydło hetmańskie, masz tego pionka, może stworzyć jakieś tutaj problemy. I czas się zaczął skracać. Widzimy, że Radek Wojtaszek popatrzył tak dość nerwowo na zegar już poniżej 20 sekund. Jak Krzysztof Duda tych sekund ma 40, to jest i duża, i mała przewaga czasowa, zależy jak na to popatrzeć. Te wieże jakoś próbują tam, nie wiem, może czasami przejść na G4 i G3. Oczywiście na G3 będzie trzeba uważać na jakieś tutaj E2, na skoki, więc będzie może trzeba zacząć od ruchu wieża G4. Wtedy nie wiadomo, czy nie będzie jakiegoś ruchu skoczek F5. No ten skoczek na krótkim czasie potrafi naprawdę dużo problemów stworzyć. I tak naprawdę nie wiadomo, gdzie tymi wieżami dalej mamy grać białymi, prawda? No bo masz parę... F5 to jest ruch konkretny, Piotrze. Ograniczamy wieżę z F4. Bardzo fajny pozycyjny ruch. To jest ruch arcymistrzowski. Tak. To nie jest posunięcie, które przychodzi do głowy, bo nie wiadomo o co chodzi na początku. Dopiero kiedy bardziej zaznajomisz się w pozycji, wgłębisz się w nią, to widzisz, że jakieś plusy. Teraz nie było skoczek F2, bo oczywiście bicie na F5. Ja się boję, że czarne przechwytują inicjatywę w tej pozycji. Troszkę tak jakby świetnie gra Janek. Ogranicza te coraz bardziej sytuacje, prawda? Tak, ale teraz wymiana wież sprawi, że biały król będzie potencjalnie figurą atakującą, bo tak jak w debiucie i grze środkowej chcemy, żeby król był bezpieczny, tak w końcówce król potrafi się w takiego potwora przeistoczyć. Mało czasu, zobacz, po 8 sekund, po 5 sekund u każdego zawodnika, tutaj będą już jakieś potencjalne błędy, prawda, u każdego z graczy. Uj, wieża H1, jak trzeba grać, to na pewno nie świadczy dobrze. I widzimy, że poszło to A4 i jest ten problem pionka na A. Radek to uwierzył, nie wiadomo za bardzo, gdzie chce iść. Już tutaj są problemy, żeby się nie okazało, że Radek zaraz tę partię w ogóle przegra. I oj, tam na sekundzie nie zdążył. Przegrana partia, tym samym Jan Krzysztof Duda
wygrywa mecz. Już 3,5 do 1,5 i ostatnia partia tylko Radek będzie walczył o zmniejszenie rozmiarów porażki oraz odrobienie trochę rankingu, ponieważ wiemy, że te partie są liczone do rankingu międzynarodowego i obydwu zawodnikom na tym rankingu oczywiście bardzo, bardzo zależy, ponieważ od tego rankingu często zależy, czy na jakiś turniej ważny, międzynarodowy zostaniesz zaproszony, czy też nie. To prawda. Więc czeka nas jeszcze szósta, ostatnia partia. My teraz Państwa zapraszamy znowu na taką krótką, dwuminutową przerwę i za chwilę będziemy wracać do Bydgoszczy. Oczywiście ta partia, no Radek będzie miał tutaj dużo większą motywację, żeby pokazać, że tak, na pewno nie podda żadnej broni. Będzie chciał zagrać dla kibiców, prawda? Wiem, że reprezentuje klub właśnie z Bydgoszczy. Będzie chciał zaprezentować swoją tutaj siłę. Ale to o tym przekonamy się po krótkiej przerwie. Tak, więc proszę nigdzie nie odchodzić. Zaraz wracamy do Bydgoszczy. Szanowni Państwo, niezależnie, że znamy już zwycięzcę meczu, którym został Jan Krzysztof Duda, będzie rozegrana szósta partia, w którym w tempem gry błyskawicznej witamy po krótkiej przerwie z przepięknej sali Filharmonii imienia Ignacego Paderewskiego w Bydgoszczy. No powiem Ci, emocji było co niemiara. Jeszcze jedna partia nam została do skomentowania. Widzimy, że zawodnicy już rozpoczęli, już zniecierpliwieni. No też trochę Radek na pewno też nie chciał zwlekać z tą partią, ponieważ wie, że no już ten pojedynek przegrał i teraz po prostu walczy o zmniejszenie rozmiarów tej porażki, a liczył na pewno na więcej, dlatego też, że prowadził przecież 1,5 do 0,5 i te trzy porażki z rzędu poniesione no musiały go bardzo zaboleć. Ale wiem, że Radek jest profesjonalistą w 100% i na pewno obudzi w sobie taką sportową złość i to nie znaczy, że w jakiś sposób odstąpi i będzie grał bardziej remisowo. I nawet zobacz, zagrał dużo bardziej taki ofensywny debiut, prawda, wariant, bo tu mamy obronę partii sycylijskiej i w jakiś sposób dużo więcej może tu się dziać, prawda, próba wymiany gońców, tym bardziej, że roszady poszły w dwie strony, to zawsze symbolizuje potencjalny atak na króla przeciwnika. Tak jak powiedziałeś, no jeszcze ten nie zrobił król
pole roszady, ale kto wie, czy tej roszady nie zrobi. Chociaż ten ruch H5 może powodować, że z tej roszady w ogóle zrezygnuje Radek, tak zwane nowoczesne szachy. Też się uczy oczywiście początkujących zawodników, zawsze zrób roszadę, bo król musi być bezpieczny. No ale oczywiście dla takich zawodników na takim poziomie to nie jest tak, że roszada jest jakimś obowiązkiem i tutaj się spodziewam, że ten król może zostać centrum, ale słusznie zauważyłeś, jak króle są po przeciwległych stronach szachownicy, to często świadczy o tym, że będzie się działo na szachownicy, ponieważ czarne chcą oczywiście na tym skrzydle atakować i pionkami rozpruć ten mur białych pionków, a biało oczywiście analogicznie chcą atakować na tym drugim skrzydle. Dlatego i często to jest pozycja na zasadzie wyścigu, kto pierwszy, ten lepszy. I mamy już taki pierwszy sygnał ze strony właśnie też Janka, że ruszył tym pionem na G4 w celu zaatakowania potencjalnego króla po swoim przeciwnika. No Radek słusznie przemanewrował tego gońca swojego, prawda, żeby on troszkę nie był taki zamknięty ze swoimi pionkami, więc chce mieć te figury z przodu, aby one w jakiś sposób no, realnie wpływały na pozycję. Wymiana tutaj dalszych figur. Prawdopodobnie Radek ocenia, że ten skoczek może mieć przewagę nad gońcem, taka mała walka, prawda, tych lekkich bierek. I widzimy bardzo szybkie tempo wykonywania posunięć, nawet szybkie jak na tempo, którym grają, prawda? Ponieważ mieli 3 minuty na początku tej partii, a jeszcze nie zeszli poniżej 2 minut, bardzo dużo figur się powymieniało i wydaje się, że Radek tutaj powinien się czuć bardziej komfortowo. Janek, widać chyba, tak mi się wydaje, że na tym podglądzie nie wydaje na jakoś super zadowolonego. Wiesz co, wydaje mi się, że problem u niego jest ten, że ten skoczek stoi bardzo, bardzo aktywnie, atakuje dwie słabości. Dodatkowo ten hetman i wieża czarnego na tej linii C też stwarza pewne ci zagrożenia, o których musisz pamiętać. I teraz wydaje się, że ruch G5 jest trochę wymuszony, ale z jakiegoś powodu nie chce tak zagrać Janek, ale jednak jak mus to mus i gdzie ten skoczek zmierza? Na E4 i co, tego gońca po prostu chce zlikwidować? Na F2? Chyba tak. Może to być jakiś pomysł w tej pozycji. A nie ma jakichś poświęceń hetman C2 w tej pozycji? Co to jest? Czy jakieś kombinacje? Hetman C2, to może być szoker. To może być kombinacja, która może być w jakiś sposób decydująca. Trzeba to wszystko przekalkulować. To jest długi wariant, gdzie zawodnicy muszą go policzyć. Jeśli tak Radek zagra i to przechodzi, to może być w jakiś sposób decydujące. I hetman C4, Radek się na to nie zdecydował. Czy tutaj może być coś na kształt momentum, Piotrze? Czyli czarne próbują przechwycić inicjatywę? Tak mi się wydaje i no, Radek musi tutaj ruszyć na swojego przeciwnika. No wiesz, on chce też pokazać się, że potrafi wygrywać tutaj z Jankiem. Raz już to udowodnił, ale na pewno taki, wiesz, pobudził sobie taki smak tego zwycięstwa i chciałby jeszcze właśnie tą ostatnią partię tak w jakiś sposób, wiesz, udowodnić swoim przeciwnikowi, że on też tutaj się liczy na terenie Polski i jest tutaj rewelacyjnie dysponowany. Ale ta kombinacja, o której mówisz, chyba przechodziła. Chyba przechodziła, no ale teraz nie myślmy o tym. Pamiętajmy, że zawodnicy mają po minutę na zegarze, więc ten stres wynikający z tego cykającego zegara na pewno też na nich oddziaływuje. No i ciekawe, czy Radek teraz na przykład się zorientował, że to jednak przechodziło, bo czasami tak jest, zrobisz ruch i na czasie przeciwnika dopiero dostrzega, że o kurczę, mogłem zagrać tak. Tak, tam jest możliwa kombinacja, wybicia pionka na C2. Tak mi się przynajmniej wydaje, ale to oczywiście to arcymistrzowie muszą tutaj to policzyć i ocenić, bo nam się w studiu bardzo łatwo mówi, prawda, zrób to, tam są jakieś motywy. Przy szachownicy zupełnie zmienia się perspektywa i te widzenie tych wariantów jest na zupełnie innym tak, poziomie. Oczywiście, my tutaj sobie z Piotrem siedzimy, komentujemy, opowiadamy, ponieważ możemy na spokojnie sobie popatrzeć i akurat jedną rzecz na 100 możemy zauważyć, którą zawodnik grający teraz w tej pięknej sali koncertowej Filharmonii Pomorskiej akurat nie zauważył, ale zawodnicy są cały czas koncentrowani bardzo mało czasu, nerwy również odgrywają bardzo dużą rolę. No i teraz Mamy końcówkę ciężko figurową, prawda? Zobaczmy, że wszystkie wieże oraz hetmany są na szachownicy. To są specyficzne pozycje. Próba ataku na króla przeciwnika też odgrywa tutaj decydującą rolę. Bardzo fajne dwa pionki, Zbyszku, jeśli możesz zaznaczyć te pionki E i F. Już niejednokrotnie mówiliśmy dzisiaj na transmisji, że to są pionki wolne, prawda? Które mogą w przyszłości stać się hetmanem i na pewno w przyszłości Radek będzie starał się te pionki awansować, prawda? Aby powiększać jakieś te wpływy na szachownicy. Tak. I to może być na pewno jakaś karta, na którą powinien
powinien postawić. I oczywiście wolne w znaczeniu tego słowa, że nic ich tutaj nie powstrzymuje, a nie dlatego, że po prostu nie są szybkie. Nie ma pionków przeciwnika nigdzie na żadnej z tych linii, oczywiście poza pionkiem D, ale widzimy, że pionki do tyłu nie chodzą i pionek ten w żaden sposób tych pionów nie może powstrzymać. Z drugiej strony Janek postawił na swojego piona G i jakoś tam chyba marzył o jakichś takich manewrach i wtargnięciem hetmanem na pole H7, dlatego Radek bardzo szybko tego pionka atakuje, chce wymusić ruch H5, przez co ten hetman tam nigdy nie będzie mógł trafić. Bardzo chytrze to rozgrywa. Tak, no Janek chce w jakiś sposób wymusić osłabienia na czarnym królu na G8 poprzez marsz tych pionków i otworzenie tej pozycji, ale wydaje mi się, że Radek jest świetnie na to przygotowany, prawda? I tylko czeka, aż Janek ruszy, aby troszkę z kontry go uderzyć i w jakiś sposób odeprzeć tą groźbę. A te piony, Zbyszku, one, jeśli nie teraz, to one za chwilkę na pewno zostaną uruchomione. I zobacz, już jest pierwszy sygnał ze strony Radka. Jest możliwość zagrania tym pionkiem, idziemy nie do przodu. I wiesz, pionek jest wyżej, tak naprawdę ograniczasz możliwości białego, prawda? Tak, im wyżej są te pionki, tym więcej pól istotnych dla przeciwnika możemy zabrać, jednocześnie stwarzać coraz większą groźbę, taką realną groźbę, że ten pionek pójdzie no, na przykład do pola E2 i będzie już groził przemianą w hetmana. Już widzimy, że zawodnicy grają na kilkunastu sekundach, więc tutaj nie ma czasu na kalkulację. Wydaje się, że Radek tutaj przechwycił sytuację i te piony są gotowe, wsparte przez tutaj taką ciężką artylerię w postaci wieży hetmana. Prawdopodobnie Janek jedyna szansa to liczyć na jakieś uderzenie na G7 i H6 szach. Może jakieś takie motywy tu będą tak, zaraz przychodzić. To jest liczone. Czy już teraz nie grozi wieża bije G7? Najpierw H6. I o co chodzi? A to wieczny szach tu będzie. Wieczny szach, wieża H7, król i będzie remis. Będzie remis tej partii. A Janek uratował tą partię, prawda? Tak, wieczny szach, przypomnijmy. Tak, tak. Widzimy brawa od publiczności zasłużone. Wymiana jeszcze zdań pewnie. Janek powiedział Radkowi, jak tam była wygrana. Radek powiedział, tak, wiem, widziałem Janek, ale na kilku sekundach. Ciężko to wszystko policzyć, więc mecz kończy się stosunkiem 4-2 dla no, faworyta tego pojedynku, Jana Krzysztofa Dudy, ale no, trzeba powiedzieć, że Radek tanio skóry nie sprzedał, nawet prowadził w tym meczu. Później jednak Janek no, pokazał, dlaczego jest w top nie wiem, 5-10, jeśli chodzi o szachy błyskawiczne i szybkie na świecie. Naprawdę no, ciężko znaleźć zawodnika, którego Janek by się w ogóle obawiał i przeciwko któremu Jankowi grałoby się po prostu źle. No Janek to jest jednak klasa światowa, najlepszy zawodnik, jeden z lepszych zawodników na świecie. Jak teraz dalej będzie wszystko przebiegało, Zbyszku? Wiemy, że będziemy mieli prawdopodobnie będzie zaraz jeszcze wręczenie nagród oraz studio. Mam nadzieję, że będzie połączenie z zawodnikami, prawda? Że będzie jakaś rozmowa z tymi. Na pewno będzie rozmowa z zawodnikami, na pewno będzie wręczenie nagród zawodnikom. Gratulacje. Tak, najpierw będzie studio, gdzie właśnie no, pojawi się pewnie żona Radka Wojtaszka, Alina, która była w studio przedmeczowym i zawodnicy będą się dzielić swoimi przemyśleniami co do meczu. No na pewno było co oglądać. Żadna partia nie była nudna, to trzeba sobie powiedzieć jasno. Widzieliśmy, że zawodnicy są też nagradzani oklaskami przez widownię, na pewno. Te partie mogły się podobać i mogły podnieść troszkę nam ciśnienie. Nam jako komentatorom, widzą tutaj w budynku Filharmonii. Mam nadzieję, że tutaj również Państwo przed swoimi telewizorami i właśnie ten sport mógł przypaść Państwu do gustu. I wiem, że to nie jest takie częste pokazywanie go ogólnopolskie na stacji, ale wiesz, tutaj było naprawdę bardzo ekscytująco. Tak, oczywiście wielu widzów mamy, którzy oglądają szachy również w internecie, zresztą pozdrawiamy widzów kanału Polskiego Związku Szachowego, gdzie również tę relację można oglądać, nie tylko tę, tam szachy goszczą bardzo często, z czego bardzo się cieszymy, no ale oczywiście mamy nadzieję, że szachy na stałe zagoszczą w salonach wielu ludzi w całym kraju, ponieważ no, wiemy, że nie tylko słynny serial, który praktycznie wszyscy znają, ale również postawa naszego najlepszego reprezentanta, czyli Jana Krzysztofa Dudy, wygranie Pucharu Świata w tym roku. Jest to zawodnik, który pokonał Carlsena, wiemy, po 800 dniach, kiedy mistrz świata obecny był niepokonany. Również właśnie osoba Jana Krzysztofa Dudy sprawiła, że szachy przeżywają w Polsce prawdziwy renesans.
Tak, prawda. Jest to zawodnik, który może namieszać stale na arenie światowych szachów. Wiemy, że już niedługo będzie grał w turnieju kandydatów, czyli będzie się mierzył o bezpośrednią próbę grania właśnie o ten tytuł z najlepszym zawodnikiem na świecie. Także trzymamy kciuki oczywiście zarówno za dalszą karierę Radka oraz Jana Krzywa Dudy. Mam nadzieję, że podobne też jeszcze przedsięwzięcie jako super Puchar Polski będzie dalej organizowane i to dopiero taki przedsmak tego wszystkiego, prawda? Tak, i teraz zapraszamy wszystkich widzów na pomeczowe studio, gdzie będziemy mogli wysłuchać wrażeń obydwu zawodników po właśnie zakończonym pojedynku. My z naszej strony serdecznie dziękujemy Państwu i zapraszamy na kolejne relacje z meczów szachowych, które na pewno będziemy prowadzić dla Państwa, no, czy w internecie, czy to tutaj w telewizji. Dziękujemy i do zobaczenia. Dzięki. I zgodnie z obietnicą, którą złożyłem Państwu przed meczem, widzimy się także po spotkaniu o szachowy Super Puchar Polski. Ze mną dwóch największych bez wątpienia bohaterów tego przedpołudnia. Jan Krzysztof Duda, witam. Dzień dobry. I Radosław Wajtaszek, witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Zacznę od Janka, od triumfatora. Nie było niespodzianki, choć w pewnym momencie po tych dwóch pierwszych partiach zaczęliśmy się zastanawiać, czy ta magia znana może troszkę z innych dyscyplin, czyli grania u siebie, być może będzie dzisiaj Radkowi trochę sprzyjała. Tak, no, muszę przyznać, że nie spodziewałem się przegranej w drugiej partii. Jakoś tak wydawało mi się, że biały mi to zawsze na komforcie. I no, też byłem trochę rozczarowany, że nie wygrałem pierwszej partii. Ale też Radek postawił bardzo złą pozycję, ale też bardzo dobrze się bronił i na słabym czasie nie udało mi się. Znaczy, no, pozycja stała się bardzo taktyczna i ciężko było tam konkretne wyliczenia, bardzo dokładne na całym czasie. I tak, no, wynik pół do półtora był bardzo niekomfortowy po drugiej rundzie, ale też trochę się zawziąłem wtedy, no, i tak powiedziałem, że tak dalej być nie może. No i potem udało mi się wygrać kilka partii. I też jeszcze z tego miejsca chciałem podziękować Radkowi za, no, myślę, ciekawy mecz. W każdej partii coś się działo. Nie było szybkich, nudnych, tak zwanych arcymistrzowskich remisów i, no, myślę, że to było też przyjemne do oglądania. Zdecydowanie bardzo ciekawy mecz, mecz, który, no, oprócz tego, że dosyć niespodziewanie się rozpoczął w sensie wyniku, to też mam wrażenie, że trochę niespodziewanie przebiegał, bo spodziewaliśmy się takiej gry, z której Janek słynie, trochę intuicyjnej, czasami ryzykownej, jak sam lubi mówić, czasami nawet delikatnie gdzieś tam potrafi zablefować. Radek, ty z kolei jesteś znany z takiego analitycznego podejścia, tymczasem miałem wrażenie, śledząc to, że tutaj pełne ryzyko, nie chcę powiedzieć takie kawiarniane szachy, jak to się kiedyś mówiło, ale dużo takiej odwagi, takich zagrań gdzieś na skraju ryzyka. To znaczy, z pewnością, no, ja stwierdziłem przed meczem już, że jeśli będę grał, że tak powiem, swoje szachy, no to z Jankiem większych szans nie mam, więc stwierdziłem, że moją najlepszą szansą jest po prostu postawienie wszystkiego, że tak powiem, na jeden strzał i może się uda. No i faktycznie początek, znaczy w pierwszej z pewnością stałem bardzo, bardzo źle, ale no, wygrana w drugiej z partii oczywiście dała mi szansę, że ten mecz będzie wyglądał inaczej. No i z pewnością miałem także szansę w trzeciej z partii, ale jak Janek powiedział, no, on jest po tej przegranej wzniósł się na jeszcze wyższy poziomów i, no i niestety to był ten problem, tak, że ja nie mogłem dorównać temu. No, z pewnością, no, jak to w sporcie bywa, no, przegrana zawsze boli, ale z drugiej strony wydaje mi się, że przegrana z jednym z najlepszych zawodników na świecie obecnie to nie jest żadna ujma. No i cieszę się, no, bo też wydaje mi się, że to była bardzo dobra reklama szachów oraz takie obalenie kilku mitów, tak, że szachiści są tacy wolni, spokojni. Rozmawialiśmy kilka tygodni temu o tym refleksie szachisty. Tak. No więc jeśli ktoś chciał zobaczyć ten refleks znany, no to dzisiaj wydaje mi się, że go widział. Co prawda może nie wpisałem się tak na 100%, bo przegrałem jedną z partii na czas, no ale to już wynikało z przegranej pozycji raczej. No więc oczywiście fajnie, że takie wydarzenie odbyło się. No tutaj trzeba też wspomnieć i dziękować wszystkim osobom, które jak gdyby zorganizowały to na bardzo wysokim
I chyba wszyscy wydaje mi się, że przyjemnie spędzili tutaj te 2 godziny i nie żałują, że byli z nami. No też tak podejrzewam. Właśnie chciałbym trochę, uciekając od tego wymiaru stricte sportowego, bo mam świadomość, że ta dosyć wyjątkowa okoliczność, znaczy choćby sam fakt, że gościliśmy na antenie sportowej, telewizji sportowej, to sprawia, że być może oglądało was kilka osób, które wcześniej nie miały kontaktu z szachami. Macie takie poczucie, nadzieję, że tym, co dzisiaj pokazaliście, może jeszcze kilka nowych osób udało się zainteresować, kilka kolejnych przekonać, że warto czasami rozłożyć szachownicę, rozstawić bierki i gdzieś tam sobie zagrać? No tak, no myślę, że to wielkie wydarzenie dla szachów, chociaż trzeba też przyznać, że w ostatnim czasie szachy stały się popularniejsze w Polsce. Jednak no myślę, że reklamy nigdy dość. Bardzo się tutaj cieszę, że udało się taki mecz zorganizować w telewizji live i no muszę też przyznać, że lekka trema była, trochę ręce drżały przed pierwszą partią i czasie pierwszej partii, ale potem już byłem w stanie się jakby odciąć i zapomnieć w ogóle, że jestem w telewizji. Nie, ale myślę, że to jest bardzo, bardzo fajne wydarzenie. Też oczywiście tutaj podziękowania dla pana ministra Schreibera, tak, jednego tutaj z pomysłodawcy, można powiedzieć, tego wydarzenia Super Pucharu Polski, więc myślę, że nic tylko więcej organizować takich eventów. Wiemy, że to ma być, jak powiedział Janek, event cykliczny, więc co roku teoretycznie mistrz Polski kontra zawodnik z najwyższym rankingiem FIDE. No, trudno sobie wyobrazić sytuację, żeby za 12 miesięcy kto inny usiadł przy szachownicy, to raczej znów będziecie wy, panowie. Tak wszystko na to wskazuje. To co, rewanż za rok? Mam nadzieję. No, oczywiście wiek, że tak powiem, nie sprzyja mi, więc jeśli mam wygrać, to muszę to zrobić szybko. Natomiast no, ja, jak już wspomniałem, wydaje mi się, że ten format przede wszystkim z jednej strony służy trochę Jankowi, no bo szachy szybkie, no to z pewnością jest jeszcze silniejszy niż w klasyczne, natomiast format z pewnością służy widzom, tak, którzy widzieli dużo szybkich ruchów, no i chyba o to w tym wszystkim chodzi. Natomiast oczywiście, no, ja zrobię wszystko, żeby za rok znowu się tutaj spotkać, no i może ugram jeszcze więcej niż w tym roku, kto wie. Obydwóch szachistów z pierwszej 40 rankingu FIFA, gdyby to liczyć, jeśli chodzi o szachy szybkie i błyskawiczne, to jeszcze musielibyśmy tę czołówkę zawęzić. Fantastyczne wydarzenie, miło nam, że mieliśmy swój skromny udział w popularyzacji tej pięknej królewskiej gry. Kończymy nasze pomeczowe studio, bo to tutaj nie koniec atrakcji w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Przede wszystkim panowie mierzyli się o Super Puchar Polski, więc pora to trofeum odebrać, a na razie z naszej strony to wszystko. Bardzo, bardzo dziękuję naszym arcymistrzom. Radosław Wojtaszek, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No i triumfator pierwszego po już blisko 2 dekadach wznowionego Super Pucharu Polski, Jan Krzysztof Duda. Dziękuję bardzo. Z mojej strony też to wszystko, Szymon Rojek. Dziękujemy, że byli Państwo z nami. Proszę Państwa, niech wybrzmią brawa. To jest dobry moment.